Jaki jest powód, że czasem mówimy o szkole, że to jest taka fabryka, że to jest takie zimne, że takie, no bo tam się nie rozmawia, nie ma czasu na rozmowy. Dziewczynki się świetnie rozwijają, bo edukacja ma płeć żeńską. No i jeżeli bierzemy taką, nie wiem, pierwszą dziesiątkę najlepszych średnich szkół angielskich, no to 8 z nich to są szkoły zróżnicowane. Powiedzieć chłopakowi nie biegaj, to tak jak powiedzieć żabie nie skacz. Ojciec jest osobą znaczącą w wychowaniu. Tak? Tak, i brak ojca jest bardzo negatywnie skutkuje na rozwój dzieciaków. Nie ma to polegać na tym, że szkoła ma odzwierciedlać życie społeczne. Niektórzy tak myślą, czyli mają być tam różne złe rzeczy, które w społeczeństwie, no bo dzieci muszą to poznawać. Czyli jak są patologie, to w szkole też się powinny pojawić patologie, żeby dzieci to poznawały. No nie, zaraz, o co chodzi? Ja nie posyłam swoich dzieci do szkoły po to, żeby poznawały patologie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Kampr. Oglądajcie dalej, żeby dowiedzieć się, jak zgarnąć 10% rabatu na wasz pierwszy wynajem campervana. Witam w podcaście Męskie Gadanie, ja nazywam się Adam Mikołajczyk, tym razem jeszcze bliżej po mojej prawej stronie Damian Liszkiewicz. Tak, Damian Liszkiewicz, dzień dobry. I naszym gościem jest dr Stanisław Kowal. Panie doktorze, z rzeczy, których sobie tutaj wynotowałem, możemy o panu powiedzieć. Pedagog kształcący nauczycieli od lat związany z placówkami prowadzącymi edukację spersonalizowaną w Krakowie. Mąż, ojciec, 5 synów i 2 córek. Zgadza się. Zgadza się. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy za przybycie. Trochę nam to zajęło, bo wakacje, rok szkolny się zaczął niedawno. Pan jest też zajęty i rozchwytywany, także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszę się, że w końcu nam się udało. Proszę mi powiedzieć na dobry początek, jak w ogóle samopoczucie po rozpoczęciu roku? Dobrze, ale minęły tylko 3 tygodnie, więc ciężko się jeszcze zorganizować i w związku z tym, że jest 5 synów i 2 córki, to dużo jeżdżę. Jeszcze nie wszystko jest pozapisywane w kalendarzu. Terminy w szkołach muzycznych się zmieniają, więc no jest gorąco, ale zmierzamy ku jakiemuś uporządkowaniu. Okej. Damian, czy mikrofon jest dobrze? Czy tak, jest fantastycznie. Chciałem zapytać od razu, czy któryś ma już prawo jazdy, żeby mógł samo jeździć? Jeszcze niestety nie, ale jeżdżą na rowerach, starają się pomagać, natomiast te maluchy, bo mam jeszcze właśnie, te dziewczynki są jeszcze w takim wieku, że trzeba im pomagać w dowożeniu, no nie radzą sobie same i jeszcze, no powiedzmy jeden chłopak, no to jest trójeczka dowożenia, bo ci pozostali to już wsiadają w autobus, jadą, mieszkamy w dobrym miejscu, także komunikacja jest okej. Od którego roku życia jest, że tak powiem, przerzucenie się na indywidualną komunikację u dzieciaków? I no tak, po 10 roku życia już mogą jeździć, bo mamy niedaleko do szkoły, więc mogą jeździć. Czyli wypada na 3., 4. klasę mniej więcej? Tak. No, no wtedy ja już się, wtedy się nie boimy się. W tym wieku to już dzieciaki mogą jeździć i wszystko jest w porządku. Chociaż ja nie popisałem się za pierwszym razem, jak wsiadłem do autobusu sam, bo pojechałem do szkoły latem sprawdzić, jakie książki tam trzeba będzie kupić. I nie wiem czemu, ale wmówiłem sobie, że jak wsiądę do tego samego autobusu, w sensie po tej samej stronie, to on przecież zawróci zaraz. Tylko że to było 152, więc przejechałem cały Kraków. Rodzice już mnie szukali po prostu prawie z policją. Ale dotarłeś do miejsca. Tak, dotarłem, tylko że troszeczkę później niż się wszyscy spodziewali. Mnie znanych jest kilka przypadków dzieciaków wsiadających w drugim kierunku. Nawet jednego goniliśmy z synem, bo pojechał w drugą stronę i musieliśmy go pogonić. Zdążyliśmy na kolejny przystanek, wysiadł i pojechał właściwą stronę. Okej. Dobra, ja bym chciał zacząć od tego, co jest tutaj najważniejsze i co prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, sprowadzi wielu zainteresowanych do tej naszej tutaj rozmowy, czyli edukacja spersonalizowana, ale dokładnie można było powiedzieć edukacja zróżnicowana, prawda? Mhm. Czyli osobne nauczanie dla chłopców, osobne dla dziewczyn. Mhm. I może zanim powiem, co słyszałem, co ludzie myślą na ten temat, to jednak wolałbym, żeby to pan opowiedział nam o szkołach, w których pan uczy i którymi zarządza, jeżeli dobrze kojarzę, tak? I o samym pomyśle, systemie, dlaczego, po co?
No komu tak, to potrzebne? Tak, tak. Właśnie, komu to potrzebne? No, tym rodzicom, którzy do nas przychodzą i przyprowadzają swoje dzieci, prawda? Bo nie mamy ani przez moment takiego myślenia, że to ma być dla wszystkich, powszechne, że tutaj walczymy o to, żeby wszędzie były takie szkoły i tylko takie. Nie, właśnie jesteśmy za edukacją zróżnicowaną i to w wielu aspektach. Czyli różne szkoły, bo są różne dzieciaki, mają różne potrzeby, różnie się rozwijają, mają różne pasje i zainteresowania, więc tworzymy szkoły no po prostu zróżnicowane. I to jest super edukacja, zróżnicowana, czyli nie stotalizowana, taka jedna dla wszystkich, bo my wiemy lepiej, czego wy chcecie i my wam damy jedną dobrą edukację, bo my jesteśmy ekspertami, wymyśliliśmy taką edukację i to ma być dobre dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Zawsze będą dzieciaki zmarginalizowane, zawsze będą takie, które sobie nie radzą w takiej edukacji. Zresztą wiemy, jak to wygląda, więc... Wszyscy byliśmy w szkole. Wszyscy byliśmy w szkole i wiemy, jak to działa, prawda? Dla kogo jest edukacja taka, którą mamy? No, dla takiego centrum. Ci najlepsi, no, nudzą się, a ci słabsi niestety nie mają szans, bo nie nadążają, no i tak to wygląda. Więc my jesteśmy zwolennikami takiego my, czyli tak naprawdę grupa rodziców, która założyła szkoły, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że przyszli jacyś eksperci i powiedzieli, o, załóżcie takie szkoły, my wam dokładnie powiemy, jak to zrobić, tylko grupa rodziców, oczywiście zainteresowanych edukacją, takich, którzy no, myślą o edukacji swoich dzieci, ci rodzice się spotkali, no i założyli szkoły, i najpierw było przedszkole, potem szkoły. I dlaczego zróżnicowane? Bo nam się to bardzo spodobało. Ja pojechałem do Hiszpanii, pooglądałem takie szkoły, byłem na takim kongresie edukacji zróżnicowanej, który odbywał się w Barcelonie. Była też okazja, żeby Camp Nou zobaczyć i tam zwiedzić, no wiadomo. Zabrałem jednego z profesorów, który był ze mną tam na tym wyjeździe i on mówi, nie, gdzie ty mnie ciągniesz? Gdzie, jaki tam, jaki stadion będziemy oglądać? I wyszedł na koronę stadionu i mówi, o, teraz rozumiem. Teraz rozumiem. Robi wrażenie. Tak, robi wrażenie i był to zresztą taki dosyć znany pan profesor, który pojawia się w mediach i pisze dużo. I pojechaliśmy na ten kongres, żeby właśnie zobaczyć, jak wyglądają szkoły zróżnicowane. Jak wyglądają szkoły dla dziewcząt i dla chłopaków, ale takie dwudziestowieczne. A nawet już z XXI wieku, bo to był rok 2006 albo 2007. Czyli właśnie co ludzie myślą o szkołach dla dziewcząt i dla chłopców. To jest XIX wiek. O, taka pierwsza opinia, ojej, to jest powrót do edukacji tam XIX-wiecznej. Albo co w ogóle średniowiecze. Albo średniowiecze w ogóle. No, w średniowieczu nie było szkół, no ale dobra, no tak. Niech będzie. Niech będzie. Powrót do jakichś tam zamierzchłych epok, tak, prawda? Tak. No, osobno dziewczynki, pewnie dziewczynki szydełkują, tak. A chłopcy, no to się uczą tam na pilotów i na naukowców, a dziewczynki gotują, szydełkują, no i tak, tak. Co wy tym dziewczynkom robicie, prawda? No nie, to jest zupełnie inny rodzaj edukacji. To jest edukacja z XXI wieku, która bierze pod uwagę no, zróżnicowane potencjały, powiedziałbym, czyli też różnie się rozwijają dzieciaki, różnie się rozwijają na różnych poziomach, trzeba powiedzieć. Są też różnice indywidualne, no ale możemy powiedzieć, że zauważalne są też różnice między dziewczętami i chłopcami. I teraz po co tworzymy takie szkoły? Po to, żeby optymalnie rozwijać potencjał dziewcząt i potencjał chłopaków i żeby walczyć ze stereotypami płci. Szwedzkie feministki, jak to brzmi? Szwedzkie feministki kiedyś no, napisały, taka jedna ze szwedzkich feministek, napisały bardzo pochwalny artykuł o naszych szkołach, to akurat nie było o polskich szkołach, tylko o szkołach w innym kraju i pokazały, jak te szkoły walczą ze stereotypami płci. I to jest prawda, bo ta edukacja została właśnie po to stworzona. Czyli nie jest to szufladkowanie, tylko właśnie zupełnie coś innego. No bo pierwsze skojarzenia to jest właśnie takie szufladkowanie, prawda? Oddzielenie i szufladkowanie. Cieszę się, że to tak szybko padło w naszej rozmowie, dopiero 8 minut minęło, także wszystkie feministki mogą się uspokoić troszeczkę w sekcji komentarzy, nie pisać tam właśnie o tym wsadzaniu w te szufladki, bo to też usłyszałem już wcześniej w pana rozmowach i czekałem aż padnie. Cieszę się, że tak szybko. Ale proszę właśnie jeszcze tylko jedną rzecz nam tutaj powiedzieć, bo mówi pan właśnie nasze szkoły,
szkoły, czyli to jest jakiś wzór, tak? Powielony. Tak, to znaczy my mamy swoje źródła w Hiszpanii. To są pierwsze szkoły, powstały mniej więcej w latach 50. i tam został stworzony pewien model, ale jest to model bardzo elastyczny, czyli pewne podstawowe zasady są przenoszone do innych krajów, bo nasze szkoły są w wielu krajach, nie tylko w Polsce, ale naprawdę w kilkudziesięciu krajach na świecie. Niektórzy mówią, że takich szkół jak nasze jest tak między 500 a 2000. To zależy, jakie kryteria się przyjmuje. W Polsce mamy kilka, już chyba kilkadziesiąt takich szkół, czy takich zespołów placówek, bo to są zwykle przedszkola i szkoły podstawowe, potem licea. Więc model jest hiszpański. Tak naprawdę model jest hiszpański. Był taki człowiek, który nazywał się OS i on napisał książkę Edukacja spersonalizowana. To była taka, to było takie dzieło, tam chyba albo końcówka lat 60., albo początek lat 70. ubiegłego wieku. I potem napisał bardzo wiele książek, które miały w tytule też Edukacja spersonalizowana, czyli edukacja spersonalizowana w przedszkolu, edukacja spersonalizowana tam na różnych poziomach i tak dalej, i tak dalej. I on uznawany jest za takiego ojca, no tego terminu oczywiście edukacja spersonalizowana, no i takiego prądu myślowego w pedagogice, który nazywamy edukacją spersonalizowaną. I jak mówiliśmy o tych dwóch kategoriach, edukacja zróżnicowana i spersonalizowana, to my różnicujemy na szkoły dla chłopców i dziewcząt po to, żeby personalizować. Czyli bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie cały potencjał wydobywać, taki potencjał indywidualny, mocny, budować także to, co można zbudować z tego potencjału. I jakby edukacja zróżnicowana służy personalizacji. Czyli nasza idea podstawowa to jest edukacja spersonalizowana. To jest główna idea, czyli osobowa, spersonalizowana. A takim narzędziem, można powiedzieć, czy formą, czy metodą, której używamy, jest to zróżnicowanie na płeć i szkoła dla chłopaków i szkoła dla dziewcząt. I tutaj od razu uwaga, w przedszkolu nie ma tego zróżnicowania. Właśnie, czyli to dobrze, że też padło tak szybko. Tak. Przedszkola są koedukacyjne. No, badania i doświadczenie mówi, że nie ma sensu jeszcze na poziomie edukacji przedszkolnej takie różnicowanie. Ono dopiero gdzieś tam właśnie siódmy, ósmy rok życia zaczyna to być sensowne i zaczyna to przynosić jakieś efekty. No właśnie, to skoro też to padło, ten wiek mniej więcej rozpoczęcia szkoły dla dzieci, to gdzie tak naprawdę pojawiają się te największe różnice? Jeżeli weźmiemy 6-7, powiedzmy, bo to teraz trochę się ten system zmienił i takie dzieciaki poszły do szkół w ostatniej dekadzie, bo teraz proszę mi odświeżyć. Siedmiolatki. Wróciliśmy do siedmiolatków. A był moment, że sześciolatki. Byliśmy w błędzie przez pewien czas. Byliśmy w błędzie i to trzeba podkreślić, ponieważ to jest właśnie takie działanie. No, my wiemy lepiej, poślemy wam dzieci do szkoły w wieku 6 lat. W Polsce rewelacyjnie ta sprawa była rozwiązana, to znaczy rodzice mogli zdecydować o posłaniu dziecka wcześniej. No, jeszcze trzeba było zrobić gotowość szkolną, takie badanie, ale to było naturalne. No i mogły dzieci iść w wieku 6 lat, ale przyszli politycy, powiedzieli, wszystkie dzieciaki pójdą w wieku 6 lat. Co zdarzyło się? Może opowiem na przykładzie jednego dziecka, jednego chłopca. Jeszcze nadmienię, że no oczywiście amerykańscy naukowcy zrobili badania i oni doszli do wniosku, że chłopcy zwykle osiągają taką dojrzałość szkolną w wieku 6,5 mniej więcej, ale nie wcześniej. Wcześniej raczej nie. Nie są dojrzali do tego, żeby w szkole uczestniczyć. Tak, żeby wytrzymać. No ale kto tam by słuchał amerykańskich naukowców, więc my wiemy lepiej, poślemy dzieci w wieku 6 lat. No i mój syn, jeden z moich synów, poszedł do szkoły, no bo musiał, 6 lat. Dzwoni nauczyciel, mówi, co ja mam zrobić, bo syn płacze. No jakoś proszę go wzmocnić, no przecież to pan jest nauczycielem, to ja jestem w domu albo w pracy, to no ale on mówi, no ale ja już zrobiłem wszystko, co mogłem, dalej płaczę. No i tak było przez 2 tygodnie. Płakał w szkole. Co zrobiliśmy? Wycofaliśmy go ze szkoły i przeszliśmy na tryb edukacji domowej. No i przez pół roku do ferii był w trybie edukacji domowej. Ferie syn kończył 6,5 roku. Tak? 6,5. Amerykańscy naukowcy. Kończą się ferie,
a syn Ludwik przychodzi do mnie i mówi: tato, ja już będę chodził do szkoły. I po feriach poszedł do szkoły. Wyrosły mu wąsy i już nigdy nie płakał. I normalnie zaczął chodzić do szkoły. To jest dla mnie taki przypadek, że ja opowiadam o nim za każdym razem, jak mam okazję, bo po prostu dojrzał 6,5, no tak jak było mówione, jak nie wcześniej, prawda? No, zegarkiem w ręku, no, to co chyba do tygodnia. W takim wieku dzieci, to jest bardzo duża różnica pomiędzy 6 a 6,5 roku. Tak, no oczywiście, ogromna różnica. Jemu po prostu te 6 miesięcy to no, było potrzebne, żeby zdobyć tą gotowość, prawda? I no już nigdy nie płakał. Teraz jest w 8 klasie, jest zadowolonym ósmoklasistą, chodzi do szkoły radośnie, naprawdę nigdy już nie było z nim żadnych problemów. Wiadomo, raz się uczył lepiej, raz gorzej, ale to jest zupełnie inna opowieść, prawda? Natomiast emocje dojrzały mu wtedy i już mógł chodzić do szkoły. Ale po tych 2 tygodniach płaczu w szkole, jak wrócił do domu i przeszliście państwo na tą edukację domową, był jeszcze jakiś taki rekoszet tych jego ciężkich chwil? On się w domu czuł dobrze, nic się złego nie działo. Oczywiście wiadomo, że to była taka edukacja domowa, trochę z przymrużeniem oka, bo w tym wieku, w pierwszej klasie, no tak robiliśmy, co mogliśmy, żeby go też nie przysypać różnymi wiadomościami czy umiejętnościami. Mhm. Wytrzymaliśmy te kilka miesięcy, a jakoś tak w tyle głowy mieliśmy, że on już wkrótce będzie gotowy, tylko jeszcze wytrzymajmy chwileczkę, no i tak było. No dobra, a co amerykańscy naukowcy powiedzieli w takim razie o dziewczynkach? O dziewczynkach co powiedzieli? A to no może... Skoro 6,5 dla chłopców, ten minimalny wiek, no to... No to musi być anegdota. W takim razie, żeby pokazać, co się dzieje z chłopakami, z dziewczynami w wieku, no nawet niech to będzie 7 rok życia. Proszę sobie wyobrazić, że mamy Jasia i Małgosię, siedzą w pierwszej ławce, oczywiście szkoła jest koedukacyjna, bo większość szkół jest koedukacyjnych, no i pani, bo zwykle to są nauczycielki, zadaje zadanie. No, wiecie, takie szlaczki są, prawda? Pamiętamy szlaczki do rysowania. Trzeba trafić tam między... O, koszmar, prawda? No i rysujemy szlaczki. I no pani po tam 15 minutach podchodzi do Małgosi i mówi: Małgosiu, jak pięknie, rewelacyjnie. No tutaj wszystko dokładnie trafiłaś. No, rewelacja. I podchodzi do Jasia i mówi: Jasiu, no co ty zrobiłeś? Popatrz, jak pięknie Małgosia zrobiła te szlaczki. I z czym mamy do czynienia? No z pewnym rodzajem ignorancji. Ponieważ Małgosia, jeżeli chodzi o małą motorykę, taka przeciętna Małgosia, uwaga, bo są indywidualne przypadki, żeby mi nikt nie zarzucił, że wszystkie Małgosie są takie same. Nie, ale generalnie ta Małgosia wyprzedza Jasia w małej motoryce, czyli w tym operowaniu ołóweczkiem, czy tam kredeczką, czy pędzelkiem ewentualnie, no tak od roku do 2 lat. No, rok to... Minimum. To minimum. Rok. Więc Jasiu nie dlatego nabaźgrał, że jest niegrzeczny, albo że głupi, albo że zlekceważył robotę, tylko on po prostu nie może, bo jeszcze mu się ta mała motoryka nie rozwinęła. I teraz zobaczcie, panowie, jaka heca. Porównujemy chłopców i dziewczynki w tym wieku. Do jakich wniosków dochodzą chłopcy? Nie nadajemy się. My się do rysowania, tam do takich rzeczy nie nadajemy, to nie jest nasza robota. I już się tworzą stereotypy. Tak. A chłopcy się nadają, tylko trzeba poczekać. Trzeba poczekać, aż im ta mała motoryka się rozwinie. Poczekajmy chwileczkę cierpliwie i oczywiście trzeba pamiętać, że to w końcu gdzieś te Jasiu i Małgosia się spotykają, czyli mała motoryka Jasia wyrównuje się z tą małą motoryką Małgosi, tylko że trochę później. No to chyba stąd się wzięła ta propozycja, żeby dziewczynki wysyłać do szkoły w wieku 7 lat, a chłopców w wieku 8 lat. Tak, bardzo możliwe, bardzo możliwe. No. Dla mnie to brzmi całkiem właśnie sensownie, choćby ze względu na to właśnie, co pan powiedział. Tak. No, a można to też załatwić w ten sposób, że stosuje się właśnie troszeczkę inne metody. Inaczej się pracuje z chłopcami, inaczej z dziewczynkami. No i właśnie ta edukacja zróżnicowana polega na tym, że stosujemy trochę inne metody. I teraz proszę zauważyć, że no może to być tak, że mamy odrębne szkoły dla chłopców i dziewczynek. I my poszliśmy takim tropem. Czyli dosłownie odrębne budynki.
Tak, to znaczy, no tak szczerze mówiąc, na przykład w Krakowie mamy jeden budynek, ale piętra są oddzielone i wchodzi się z jednej strony, wychodzi się na górę, tam są dziewczynki, wchodzi się innym wejściem, są chłopcy i raczej no podczas lekcji staramy się, żeby oni nie za bardzo tam razem, no bo właśnie podczas nam... Podczas lekcji to wiadomo, a podczas tak, przerwy? Tak, podczas przerw mogą się spotkać, natomiast no też to są tak jakby troszeczkę dwa światy. Mhm. Jednak dziewczynki mają swoje sprawy, chłopcy mają swoje sprawy i jeżeli się spotkają, nic złego się nie dzieje. Ale stwarzamy takie warunki, żeby jednak tam no, swoje sprawy realizowali w swoich kącikach, prawda? Żeby tych spotkań może nie było tak dużo, ale po lekcjach mogą się spotykać. Przecież jak się skończy dzień szkolny, to nie ma żadnego zakazu. Przed szkołą się spotykają, rozmawiają ze sobą, wracają ze szkoły. No, spotkania są przeróżne, urodzinowe, wspólne. Zajęcia pozalekcyjne mogą być wspólne, przedstawienia teatralne mogą być wspólne, tylko ale, na lekcjach. Ale czy szkoła, pana szkoła też właśnie organizuje zajęcia, oczywiście, które łączą? Oczywiście. Mieliśmy świetne przedstawienie teatralne, reżyserowane przez takiego znanego właśnie, można powiedzieć, reżysera, który z młodzieżą bardzo dużo pracuje, Marcina Kobierskiego. I chłopcy, dziewczęta występowali fantastycznie. Jak pamiętam taką reakcję rodziców, jak wyszedłem na scenę i zapowiadałem to wydarzenie i mówię, no pierwsze w naszej szkole wspólne przedsięwzięcie, bo rzeczywiście to było pierwsze, szkoły dla chłopców i szkoły dla dziewcząt. I owacyjne brawa. Tam rodziców bardzo się cieszyli, że stworzyliśmy taką okazję do tego, żeby takie przedstawienie powstało. Więc sytuacja wygląda tak, że my mamy akurat jeden budynek, ale tak naprawdę ta optymalna wersja jest taka, że te budynki są osobno i to jest jedna możliwość. Druga możliwość to są na przykład zróżnicowane klasy, czyli mamy szkołę, gdzie są klasy chłopców i klasy dziewcząt. Czyli jeden budynek, tak, przerwy, tak, wszystkie przerwy, dzieciaki tak, są. Właśnie tylko, że... to tak sobie to wyobrażałem, że to mogło być najfajniejsze i wybijałoby to jednocześnie argument wielu osób. Selekcji takiej, tak, prawda? Który mogę teraz tak właśnie płynnie wrzucić, że jak rozmawiałem ze znajomymi, zwłaszcza z rodzicami, bo postarałem się wielu swoich znajomych rodziców młodych dzieci podpytać, no to właśnie najważniejszym zarzutem było to takie oddzielanie, takie segregowanie, że oni w ogóle nie mają do siebie dostępu. I teraz tak właśnie pomyślałem, że najlepszym według mnie rozwiązaniem, tak jak ja bym sobie to wyobrażał jako rodzic, byłoby, że mój syn i moja córka lekcje mają w osobnych klasach i tam rzeczywiście nauczyciel tu się skupia na dziewczynkach w inny sposób niż na chłopcach, ale jak jest dzwonek, to wypadają wszystkie na przerwę i tam się bawią, ciągną za włosy i tak dalej. I nie ma żadnych przeciwwskazań. Może tak być, bo to są różne modele, prawda? Może być tak. Może być też tak, że są klasy koedukacyjne, w których jednak wprowadza się pewne elementy różnicowania, prawda? Więc różne modele. W Hiszpanii są szkoły dla chłopców, dla dziewcząt, są klasy zróżnicowane i to samo stowarzyszenie czy ta sama fundacja prowadzi różne szkoły, prawda? W różnym typie. Więc tutaj nie ma żadnych dogmatów, że musi być tak, prawda? I to jest jedyna droga do szczęścia. Okay. I to jest, nie ma zbawienia poza tą ścieżką. Nie, nie. To możemy szukać. W edukacji jest mało dogmatów, prawda? Takich trzeba być elastycznym. No myśmy wybrali akurat taki model, mamy chętnych rodziców, staramy się ten model uzasadnić, robimy dużo, żeby rodzice rozumieli. Zresztą przychodzą do nas dlatego, że rozumieją, że tak powiem, to, że to przynosi dobre efekty dla ich dzieci. Gdyby widzieli, że są złe efekty, no to przecież odeszliby, poszliby gdzie indziej, prawda? No a właśnie, jeszcze skala. Ile lat już pan zajmuje się tym i ile mniej więcej dzieciaków... Od ilu się zaczynało, ile teraz jest na rocznikę? Zaczynało się od czwórki dzieci i to były tylko dzieci założycieli. I no jak wiadomo, wszystko kulało. Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy nic i po kilku miesiącach stwierdziliśmy, że trzeba będzie zamknąć interes. Przyszedł na szczęście kolega, który no, mógł nas trochę wspomóc tak troszeczkę finansowo i dzięki temu nie upadliśmy. Po kilku miesiącach przyszły kolejne dzieci. Po roku była już dwudziestka. Czyli w którym roku zaczęliście? To był rok 2008, jak zaczynaliśmy. No teraz mamy 15 lat i no, po dwóch latach musieliśmy szukać nowego budynku, bo już było ponad 40 dzieciaków. Teraz mamy 500, tak mniej więcej 500. Teraz... Przedszkole i dwie szkoły, bo to jest tak, że w przedszkolu mamy tak około 100...
150 dzieciaków, 140-150, no i w dwóch szkołach tak tam 170, no także do 500 mniej więcej dochodzimy. Czyli po 170 wychodzi na te 8 klas. Tak. Tak, tak. 8 albo 9, bo tam zdarzają się klasy podwójne. Jak mieliśmy dużo dzieciaków, to musieliśmy podzielić. I po ile jest dzieci w klasie wychodzi? To że... tak, nie, staramy się, żeby nie było więcej niż 20. Mhm. No, mamy tam jedną taką klasę dużą, 20 chyba 5-6-osobową, ale to ciężko się pracuje z 26 chłopakami, naprawdę. To jest wyzwanie dla nauczyciela. Jak klasa jest mieszana, to jednak no, troszeczkę jest mniej tej energii takiej, którą trzeba skanalizować, a w klasie 26-osobowej jest trudno, więc taka klasa do 20 osób, super. 20 osób to jest świetna klasa, która dobrze funkcjonuje społecznie też, bo niektórzy mówią, im mniejsza klasa, tym lepiej. Nieprawda. Nieprawda, bo chodzi o to, że klasa ma także znaczenie społeczne, to znaczy to jest grupa społeczna, tam są relacje, te relacje się budują, po to chodzimy do szkoły też, żeby się rozwijać społecznie, prawda? Więc klasa taka minimalna, według mnie oczywiście, nie będę się spierał, nie będę polemizował, jak ktoś powie inną liczbę, ja uważam, że około 15-16 osób to jest minimum, żeby były dobre relacje społeczne. Ja się podpisuję. No. Ja chodziłem do społecznej szkoły, im było nas 16. I w takiej mniejszej grupie trudniej jest kogoś, że tak powiem, pominąć. Oczywiście. Bo my oczywiście. Byliśmy ze sobą tak blisko, że nawet wczoraj mój serdeczny kolega Arbus do mnie napisał, czy idę na galę, bo mamy coroczną galę tej podstawówki, tylko że no, niestety w środku tygodnia w obecnej sytuacji ciężko jest się wyrwać, ale my mamy cały czas kontakt ze sobą, z nauczycielami i wydaje mi się, że gdybym chodził do podstawówki, w której było, tak jak inni moi koledzy, 20 parę osób albo 30 parę osób, no to łatwo jest tam po prostu się tam prześlizgnąć obok ściany. Tak. A nawet potem zapomnieć kogoś łatwo. Ja chodziłem do takiej dużej klasy i spotkaliśmy się i ja powiedziałem jakieś nazwisko, a ktoś taki był u nas w klasie. Zapomnieliśmy, no bo było 35 osób. 35 osób w centrum Krakowa, no wtedy akurat był wyż, dużo dzieciaków było, no i niestety duża klasa. No ale tak koło 20 osób to jest dobra klasa. To jest taka sprawna klasa, można zapanować nad energią chłopaków. Dziewczynki też mają dużo relacji, bo jakby taka podstawowa różnica między klasą chłopców a klasą dziewcząt, no to klasa dziewcząt to są relacje, to są rozmowy, to jest komunikacja, to są przyjaźnie, to jest taki ciągły ruch emocjonalny też, to jest coś niesamowitego, obserwowanie takiej klasy, prawda, dziewcząt w komunikacji. Są też wojny? Są wojny, oczywiście, że są wojny, tylko inne, tak. Są takie wojny psychologiczne, bo chłopcy sobie radzą tak, no może nie powinienem mówić o takich rzeczach, ale to są fakty, że chłopcy sobie potrafią poradzić przy użyciu argumentów sportowych, tak to nazwijmy. Bardzo eufemistycznie. Bardzo dobrze pan z tego wybrnął. Ciekaw byłem właśnie, tak, co pan powie. Sportowo. Tak. I problemy u chłopaków są rozwiązywane w ciągu tak 10 minut, a problemy u dziewcząt niestety to może trwać. Może trwać długo. Więc to jest taka podstawowa różnica, prawda? Okay. To trzeba uważać na te sporty chłopaków, no, żeby się tam nic złego nie zdarzyło. No ale szybko rozwiązują. Potem idą objęci, mówią, ach, to jest mój najlepszy kolega. Po takich rywalizacjach sportowych. I dym opada, wszystko jest w porządku. U dziewcząt psychologia, emocje, to długo, długo trwa. To jest podstawowa różnica. Oczywiście jest wiele różnic pomiędzy... Dobra, to zróbmy tak. Wrócimy po przerwie właśnie od tych różnic. Także dobrze. Chwila na dolanie wody, bo pan już nie ma i zaraz wracamy. Dobrze. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Kampr. Warsztat, w którym przerobisz zwykłego busa na napędzany przygodą pojazd kempingowy. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy odnajdziecie się w van life'ie, zgarnijcie 10% rabatu na wynajem jednego z vanów z floty Kampr. Zaobserwujcie na Instagramie profil kampr.pl, napiszcie wiadomość z hasłem Męskie Gadanie i zaplanujcie wspólnie z Piotrem swoją pierwszą wyprawę campervanem. Wracamy po przerwie w takim razie do tych różnic. Jak to, jakby miał pan właśnie tak powiedzieć, weźmiemy sobie te klasy chłopców, te klasy dziewczyn i gdzie są te największe różnice i skąd one się biorą? Czyli co się różni w tym uczeniu chłopców i dziewczyn i z czego to się bierze? No tak, to możemy powiedzieć, że szkoła dla chłopaków to jest szkoła w ruchu. Oni muszą się poruszać. To jest ciągła dynamika. Nie wolno się nudzić i nie wolno zahamować, bo jak zahamujemy, pojedziemy zbyt wolno,
to zaczną się dziać różne rzeczy, których byśmy nie chcieli. Więc trzeba chłopakom dostarczać emocji. Trzeba lekcja powinna być takim troszkę filmem sensacyjnym. To tam się powinno coś dziać, prawda? Jakaś zagadka, coś odkrywamy, jakieś tajemnice, prawda? Poszukujemy, dochodzimy do jakichś rozwiązań, jest śledztwo. Trochę przesadzam, ale no wiadomo, że tu musi być napięcie dramatyczne, musi być ruch, musi być rywalizacja. O właśnie, rywalizacja. Chłopaki lubią rywalizację. Wiecie, panowie, że najgorsza rzecz dla chłopaków to jest 0-0 podczas meczu piłkarskiego. Tak. I grają do upadłego. Karne, dogrywki, żeby ktoś wygrał, prawda? No nie da się. No jak nie da się skończyć meczu na 0-0, bo to jest po prostu słabe. No nie, musi ktoś wygrać. Dlatego Amerykanie nie lubią piłki nożnej europejskiej. No tak, ale i u chłopaków jest tak. Rywalizacja do pewnego poziomu jest dobra. Znaczy oczywiście trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby się to nie zamieniło w jakieś niebezpieczne rzeczy, bo to może być też taki wyścig szczurów albo może też być to szkodliwe nawet w sensie takim psychologicznym, bo poszukiwanie przewagi za wszelką cenę może być złe. Ale chłopcy lubią rywalizację, lubią. Oni dzięki temu żyją. Ja nawet z jednej szkoły mam taki przykład, że nauczyciele wymyślili, żeby zrobić taką rywalizację w ilości przeczytanych stron książek. Bo jak wiadomo, wielki problem jest z czytelnictwem u chłopaków, bo w są smartfony. W ogóle. Tak, ale są smartfony, są komputery, więc nie czytamy książek. No a w tej szkole wymyślili rywalizację i zaznaczali chłopcy, nauczyciele ufali, ile stron przeczytali i był taki wyścig. Zaznaczali po kolei ile stron i kto tam wygra, no to były jakieś nagrody. Chłopcy czytali rewelacyjnie. Wygrywali książkę. Tak, wygrywali książkę. No nie, to był prestiż też, no bo to były zawody, w których no już nawet samo wygranie było nagrodą, prawda? Ale oparte na zaufaniu. Tak, tak, na zaufaniu, bo tam nikt tego nie sprawdzał i no było tak mocno oparte to na pełnym zaufaniu do chłopaków. Jak przeczytałeś, możesz zaznaczyć. Nie przeczytałeś, nie rób tego. Było wyrywkowe sprawdzanie? Nie, nie. I chłopcy trzymali się zasad, naprawdę. Widać było, że no bo jak chłopak uczciwie powiedział, że przeczytał Władcę Pierścieni, to bardzo łatwo było to zweryfikować. No można było zapytać, prawda? Między sobą na pewno. Tak. No w sumie tak. Nauczyciele nie weryfikowali, no bo przyjęli zasadę zaufania. Ale myślę, że chłopaki tam, chłopcy sprawdzali. Przeczytałeś na pewno? No tak. I były pytania. Ale to były książki dowolne. Dowolne. Okay. Mieli dowolność. Oczywiście no, były tam jakieś ograniczenia delikatne, żeby nie iść w jakieś straszne horrory, kryminały, bo to jednak byli chłopcy w szkole podstawowej, więc prośba była taka, żeby to były takie książki, no wiadomo, no nie 16+. Coś lekkiego, na przykład Sapkowski. Tak, tak. No albo jakieś sagi norweskie, czy szwedzkie, szwedzkie książki kryminalne, prawda? Jakieś takie, nie, to takich nie. No ale ta rywalizacja dla chłopaków to było coś cennego. I teraz tak, jeżeli rozumiemy te potrzeby chłopaków, no to możemy im dostarczać właśnie odpowiednich metod. Możemy robić im quizy, konkursy. I oni w tych quizach po prostu rewelacyjnie się czują. Ja jechałem z klasą chłopaków na taki wyjazd, na wycieczkę i nauczyciel historii, który jest też znawcą futbolu angielskiego i w ogóle znawcą futbolu, ale też XIX-wiecznego futbolu. Wszystko wie o Sheffield United i tam o pierwszych klubach, które powstawały. No zrobił chłopakom quiz. Jak zrobił im quiz pierwszy, no to ktoś wygrał. No dobrze, ale teraz trzeba się odegrać i robimy następny quiz. Ale to były takie quizy, dzięki którym chłopcy się też bardzo wielu rzeczy dowiadywali. Czyli to była taka lekcja w autobusie. No i oni po prostu nie chcieli kończyć. Dojechaliśmy do Szczawnicy i po prostu nie kończmy, bo trzeba, ktoś musi tam wygrać. No i było rewelacyjnie, naprawdę. A że nauczyciel miał świetne pytania, no i rzeczywiście to było takie, ja też się nauczyłem wiele podczas tych, nie na wszystkie pytania znałem odpowiedzi, bo to były naprawdę trudne pytania dotyczące takich też historycznych wątków, więc czekałem, żeby mnie ich nie zapytał. Bo to, w każdym razie rywalizacja, quiz, napięcie, super. I teraz jakbyśmy przeskoczyli do klasy dziewcząt, jak im zrobimy takie napięcie, jak zrobimy rywalizację, nie będą się za dobrze czuły. No po prostu, oczywiście są takie dziewczęta, które lubią rywalizację, ale tak generalnie to nie będzie służyło dobrej atmosferze w klasie. Po prostu popsuje się ta atmosfera, więc trzeba stosować inne metody. Takie bardziej
bardziej współpraca, bardziej komunikacja, róbmy to wspólnie i to się udaje u dziewcząt. To nie znaczy, że rezygnujemy zupełnie z rywalizacji u dziewcząt, ale stosujemy ją w małych dawkach. A u chłopaków można więcej i to ich nakręca. No to jest pierwsza rzecz. Jak popatrzymy na różnice, to są też takie śmieszne różnice. Jakieś badania dotyczące optymalnej temperatury pracy dla chłopaków i dziewcząt. No i okazuje się, że chłopcy optymalnie pracują tak 19 stopni. To jest dobra temperatura. Jak jest 22, 23, to już nie pracują. Mhm. Za gorąco, po prostu... To są przecież patriarchalne problemy w korporacjach, że jest patriarchalna klimatyzacja ustawiona pod mężczyzn. Tak, tak. I kobietom jest zimno i one nie mogą pracować. No to w wielu filmach nawet były takie. I teraz tak, temperatura pracy dziewcząt jest 2-3 stopnie wyższa. Optymalna, prawda? No i teraz tak, w klasie mamy chłopaków i dziewczyny i trzeba to pogodzić, tak? No to kogo grzejemy, a kogo chłodzimy, prawda? No to jest oczywiście banał, można powiedzieć, że to nie jest istotne, ale jak to nie jest istotne? Mamy ciało, To ciało wpływa na myślenie i na uczenie się, no pewnie, że wpływa. Więc jak stworzymy złe warunki dla ciała, no to nie będą się dobrze uczyć. Więc tutaj też taka uwaga, edukacja spersonalizowana polega na tym, żeby patrzeć na całość. Żeby sobie nie wybierać jednego elementu. Bo mamy taką tendencję. Wybierzmy sobie w szkole, to jest, wybieramy intelekt przede wszystkim, tak? I pracujemy na poziomie intelektu. No i bardzo łatwo zapomnieć, że człowiek to nie jest tylko intelekt. Że są, no właśnie, emocje, że jest ciało, że jest wola, motywacja, można powiedzieć duch, czyli poczucie sensu, prawda? No i w szkole łatwo o tym zapomnieć, bo jest intelekt i pracujemy na tym poziomie. No i wtedy się depersonalizuje. Takie podejście fragmentaryczne, że wybieramy sobie tylko intelekt i na tym się koncentrujemy, no to jest nieludzkie, można powiedzieć. To jest właśnie depersonalizacja. A jak się patrzy całościowo, no właśnie ten przypadek ciała jest ważny. No łatwo zapomnieć ale wiemy, że jak źle siedzimy, krzywo siedzimy, tak, no to wpływa na to uczenie się. No nie wolno zapominać o cielesności. Ja miałem taki przypadek ze studentem, który miał lekcję taką swoją na praktyce i lekcja była świetnie przygotowana. Świetnie, naprawdę. Wszystko było cudownie. Ja byłem nawet zaskoczony, że można tak dobrze lekcję przygotować. I zaczęła się ta lekcja i po 15 minutach ja patrzę na klasę, a klasa się wierci, ziewają. Myślę sobie, co jest? Taka fajna lekcja. Przecież tu się dzieją takie rzeczy. Ludzie, dlaczego wy ziewacie? No ale co się okazało? No potem oczywiście, bo to już jak patrzyliśmy z perspektywy, analizowaliśmy, jakie były przyczyny. No ten biedny student był tak zestresowany, że zapomniał o tym, żeby przewietrzyć klasę. Było tlenu. Nie było tlenu, a była taka sytuacja, że tam się skończyła poprzednia lekcja, nauczyciel nie zadbał o to, żeby otworzyć okna, klasa wyszła, oni weszli do pracowni i no, nauczyciel był tak zaaferowany tym przygotowaniem lekcji, że w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że okna są zamknięte, że tam jest po prostu można siekierę powiesić. Ciało nie wytrzymało. Lekcja była super, tak? Czyli można powiedzieć, że dla intelektu pożywka była, ale ciało zablokowało dostęp, tak. czyli lekcja się nie udała. No bo nie wolno o tym zapominać, prawda? Więc ta edukacja spersonalizowana polega na tym, żeby brać pod uwagę wszystkie aspekty, a nie wybierać sobie jednego i na nim pracować. To też jest bardzo ważne. No więc u dziewczynek komunikacja, emocje, rozmowy, dużo rozmawiać, pozwolić na wyrażanie tych emocji w rozmowach, rozwiązywanie problemów też, zachęcać dziewczynki do komunikacji między sobą także i to idzie w dobrym kierunku wtedy. To jest dobre. Nauczyciel, który też, no jejku, są też takie przykłady z głosem. Też wydaje się anegdota albo śmieszne i nieznaczące. Klasa mieszana. Bardzo bliska mi osoba, znana, uczy w tej klasie. To jest kobieta. I no rozrabiają, po prostu. No więc mówi do nich bardzo spokojnie ta nauczycielka, no żeby się uspokoili. Na początku nikt nie reaguje, więc odrobinkę podnosi głos. Kilka dziewczynek siada. Potem jeszcze bardziej podnosi głos. No, większość dziewczynek siadła. Ale no nie daje sobie rady. Prosi przechodzącego nauczyciela,
WF-u, który ma głos jak dzwon, żeby zareagował. Akurat nauczyciel tam wszedł i zapytał, nie może ci pomóc, bo widzę, że tutaj jakiś problem jest. Chodź, no nie jestem w stanie ich uspokoić. Jak nauczyciel huknął, wszyscy siedli. Ale dziewczynki łzy w oczach. Dlaczego? No bo przesadził, tak? Tak. No i chłopcy nie słyszą. Inaczej mamy troszeczkę zbudowaną wrażliwość, to znaczy inną mamy wrażliwość słuchową. Chłopcy mają tępy słuch, prawda? Czyli po prostu no, trzeba do nas krzyczeć, trzeba mówić głośno, trzeba mówić wyraźnie, krótkimi zdaniami. I wtedy chłopcy rozumieją. A do dziewczynek, jak powiemy takim krótkim zdaniem i bardzo głośno, no niedobrze. To one reagują, jak to, dlaczego pan na mnie krzyczy, tak? Dlaczego pan się tak zachowuje? No i to są takie niuansiki, prawda? Można powiedzieć, no ale to jest nieznaczące, bardzo znaczące, bo to buduje klimat, to buduje relacje, to buduje atmosferę w klasie i dzięki tej atmosferze, no po prostu albo rośniemy, albo się zapadamy, tak? Albo jest super i chcemy się rozwijać, chcemy się spotykać, chcemy do tej szkoły chodzić, albo nie chcemy, bo nas źle traktują, krzyczą na nas i w ogóle nie rozumieją nazw ani wcale. To są jakby to jest na poziomie szkoły podstawowej, prawda? Tak. I czy jest taki moment, nie wiem, czy ty, Adam, chciałeś zadać to pytanie, jeżeli chciałeś, to przepraszam, że ci wejdę, ale czy jest taki moment, kiedy te dwie płcie powinny się z powrotem połączyć w klasie tak naprawdę? Jeżeli, czy jest taki moment, na przykład, nie wiem, poziom liceum albo studiów, gdzie tak naprawdę to rozdzielenie albo już nie ma sensu, albo lepiej jest, jeżeli wszyscy współpracują ze sobą? Tak, tutaj są różne oczywiście koncepcje i na poziomie studiów to już nie ma znaczenia. To znaczy, to już w ogóle nie ma potrzeby, żeby różnicować, ponieważ już i dziewczęta, i chłopcy są tak rozwinięci, te potencjały się tak rozwijają, że różnicowanie no, nie przynosi jakichś spektakularnych efektów. Zwłaszcza, że każdy idzie na swój własny kierunek, prawda? Na poziomie studiów to już nie ma sensu. Natomiast jeszcze w liceum czy w szkole średniej są takie pomysły, żeby to były osobne szkoły z różnych powodów. Mhm. Na przykład, no... Znowu Amerykanie zbadali, że w szkołach niekoedukacyjnych jest mniej agresji. Dlaczego? No to takie wytłumaczenie trochę, bo nie ma konkurencji o partnera, o te damsko-męskie tak, sytuacje. To już się wtedy zaczyna, tak, w tym wieku. No i to oczywiście nie jest jedyne uzasadnienie, bo to by było zbyt takie, powiedziałbym, prymitywne, gdyby chodziło tylko o to. No ale właśnie, jest to jedno z uzasadnień, prawda? Więc zamiast się koncentrować na nauce, to zaczyna się festiwal... powiedziałbym, no, zalotów czy podbierania sobie tam osób. No i teraz pytanie, czy to ma się dziać w szkole, czy to jest sens, czy to pomaga uczeniu się, czy nie? To wydaje się, że w liceum można by było jeszcze przedłużyć edukację zróżnicowaną. No i trzeba powiedzieć, że jeżeli patrzymy na przykład na szkoły angielskie, to tam oczywiście to zróżnicowanie jest historycznie od bardzo dawna i są szkoły dla dziewcząt i dla chłopaków. No i jeżeli bierzemy taką, nie wiem, pierwszą dziesiątkę najlepszych średnich szkół angielskich, no to 8 z nich to są szkoły zróżnicowane. Prawda? To jest, oni trzymają się tego zróżnicowania, bo uważają, że to ma sens, że to na tym poziomie ma sens. No i te szkoły najlepsze. U nich to... właśnie to jest, przepraszam, że wejdę, szkoły podstawowe i te średnie. Średnie, tak, tak. I tak, studia tak, już normalnie tak, te studia normalnie, tak. Znaczy w angielskich szkołach to jest różnie, bo to jest tak, że czasem dzieciaki chodzą do koedukacyjnej szkoły podstawowej, potem idą do jednopłciowego liceum, na przykład, czy tej szkoły średniej, i potem idą na studia już, no jasne, że czyli koedukacyjne. Czyli oni dostrzegają jakby większy nacisk kładą na ten środkowy etap. Tak, i oni to troszeczkę inaczej uzasadniają i te uzasadnienia też mają znaczenie, prawda? No i też oczywiście w systemie angielskim to też tradycja, prawda? Bo te szkoły mają tam po 300-400 lat, więc zawsze były niekoedukacyjne i dalej są niekoedukacyjne, ale są efekty, no są, też jak patrzymy na ten ranking szkół, no to najlepsze szkoły angielskie są właśnie niekoedukacyjne. No a wy ostatnio na Facebooku się chwaliliście też bardzo dobrymi wynikami tam chyba w testach matematycznych i chyba też w tych ogólnych, corocznych. Nasza szkoła dla dziewcząt była na drugim miejscu w Krakowie, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Mieliśmy drugi wynik w Krakowie, ale my tak nie przywiązujemy aż takiej wagi do tego. Może ci, którzy patrzą na nas, to przywiązują wagę. No tak, tak. No bo edukacja spersonalizowana polega na tym, że oprócz tego, że wiedza się liczy i egzaminy się liczą,
to pojawia się pytanie, no jakim jesteś człowiekiem? Czy ty... To wy jesteście, nie? No tak. No, no to tutaj na Facebooku, jak sobie wejdziemy, to od razu jest pierwsza informacja, że uczniowie klas ósmych szkoły Wierchy uzyskali podczas egzaminów ósmoklasisty w roku 2022 następujące średnie wyniki procentowe. Angielski 76, matematyka 87, język polski 78. No to są... Takie bardzo dobre, średnie wyniki. Tak. Dziewczęta teraz mają jeszcze lepsze, zdecydowanie lepsze w tym roku. I tak, my się cieszymy, bo to przyciąga do nas też rodziców, prawda? Bo mówią, o tak, dobra szkoła, prawda, mają dobre wyniki, ale to nie jest naprawdę główna sprawa. To znaczy, te wyniki edukacyjne, testowe, takie egzaminacyjne, to nie jest nasz główny cel. Cieszymy się z tego, nie można powiedzieć, że to nas w ogóle nie obchodzi, ale gdybyśmy się na tym tylko koncentrowali, to byłby duży błąd. To znaczy, no to byśmy powiedzieli, że ten jeden fragmencik sobie wybieramy i to jest dla nas najważniejsze. Nas interesuje też, kto zdobywa te wyniki, kto, kim jesteś, jakie masz cechy, jakie wartości sobie cenisz, jakim jesteś człowiekiem, to wszystko jest ważne. Jaką masz motywację do pracy, jak pracujesz, czy się nauczyłeś dobrze pracować, to wszystko jest ważne, tak? Nie tylko... Jesteś bardzo zdolny i masz wysokie wyniki. To jest za mało, zdecydowanie. Skoro właśnie pan o tym mówi, to moi agenci wywiadowczy tutaj wiele rzeczy się dowiedzieli na temat szkoły od sprawdzonych źródeł. Właśnie, bo nie o samą edukację u was chodzi, ale też o ten rozwój emocjonalny, taką pracę z tym dzieckiem i widać i słychać, że w tych szkołach rzeczywiście jest tak, że to jest praca nauczycieli, rodziców i dzieci. Tak jest. I na czym polega ten element właśnie wspólnej pracy z rodzicami? Jak ich angażujecie? Jak ich angażujemy? No to jest taka, powiedziałbym, rzadko spotykana forma, ponieważ my w naszych szkołach mamy tak zwany tutoring rodzinny. Czyli każda rodzina ma swojego opiekuna. I ten opiekun rozmawia zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicami tego dziecka. Zawsze dwójką. Zawsze dwójką. Staramy się, żeby zawsze dwójka. Jak tata mówi, jestem ministrem i nie mam czasu, to my mówimy, poczekamy na pana. Poczekamy, aż pan przyjdzie. Zaraz się wymienią stołki. Tak. No, ale to oczywiście czasem tatusiowie się tak bronią. Tak, ja mam dużo pracy i tego, to ustalimy taki termin, żeby pan mógł przyjść. No bo wychodzimy z założenia, że i tata i mama wychowują, prawda? No bo to czasem jest tak, że nam się wydaje, że mama chodzi na zebrania i ona wychowuje. No i wtedy tata jest tak trochę na marginesie i okazuje się, że on nie wychowuje dzieci, potem są pretensje. Jak to, no, tata ma pretensje, że coś tam się dzieje? No nie, musisz uczestniczyć w tym wszystkim, prawda? To jest twoja robota, wychowanie dzieci. To są twoje dzieci, masz je wychowywać. Więc my przede wszystkim wychodzimy z założenia, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. I jeżeli się wychodzi z takiego założenia, no to jak można z nimi nie współpracować? To musimy z nimi współpracować, bo my jesteśmy po to, żeby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Można powiedzieć, że takie placówki są właśnie edukacji spersonalizowanej i zostały stworzone po to, żeby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Czyli my nie rościmy sobie pretensji do takiego, my wam zabierzemy dziecko i my je ukształtujemy, ale bez waszego udziału. Nie, to byłby straszny błąd. Wobec tego mamy ten tutoring rodzinny, czyli tutor to jest taki nauczyciel albo... Zawsze pracownik szkoły, posiadający kwalifikacje pedagogiczne, też mający przeróżne kursy, szkolenia tutorskie. No i taki tutor spotyka się z chłopakiem albo z dziewczyną no, raz na dwa tygodnie. W towarzystwie rodziców? Nie. Nie. Okay. Nie w towarzystwie rodziców. To byśmy zrobili imprezę taką rodzinną, a tu chodzi o to, że ja też byłem tutorem i prowadziłem chłopaków z czwartej klasy, z piątej. Spotykam się z chłopakiem raz na dwa tygodnie, rozmawiam o jego sprawach, o jego problemach, wytyczamy sobie cele do następnego spotkania, zastanawiamy się, co można by było poprawić, nad czym popracować. I nie chodzi tutaj o to, że matematyka, tylko o twoja postawa, twoja pracowitość, twoje podejście do innych ludzi. Jezu, to brzmi tak abstrakcyjnie. Ja sobie wyobrażam, że mógłbym coś takiego mieć za dzieciaka. Ja też nie mogę narzekać, bo ja miałem super szkołę i nauczycieli, którzy gdyby ktoś im dał taki system, jak wy macie, to oni by totalnie w niego weszli, ale nie mieli. Więc... Nie mieli, tak. Jezu, no, ale to pięknie. Jest, bo jaki jest powód, że czasem mówimy o szkole, że to jest taka fabryka, że to jest takie zimne, że takie, no bo tam się nie rozmawia, nie ma czasu na rozmowy. No to u nas staramy się rozmawiać. Czyli
to dziecko ma tego tutora, opiekuna i wie, że nie zostanie na lodzie samo, tak ze swoimi problemami, tylko za chwilę spotkam się z tym tutorem. Zresztą ja się mogę z nim codziennie spotykać, bo jak powiedziałem, że się spotykają raz na dwa tygodnie, no to jest taka formalne zobowiązanie, że raz na dwa tygodnie powinieneś porozmawiać. Czasem raz na trzy tygodnie, to zależy tam od wieku i od różnych, ale mogę się co drugi dzień spotykać na chwilkę. Co tam u ciebie? Nic się złego nie zdarzyło, okej, okay, w porządku. I teraz tak, ja prowadzę takiego chłopaka, rozmawiam z nim, no i trzy razy do roku spotykam się z rodzicami też. Okay. I mam rozmowę z rodzicami na temat tego dziecka. I rozmawiamy sobie o słabych stronach, o mocnych stronach, na co moglibyśmy zwrócić uwagę, ale to jest bardzo ważne, że my zwracamy uwagę, czyli szkoła, i wy zwracacie uwagę, czyli róbmy to samo w szkole i w domu. Znaczy, zauważamy na przykład, że z pracowitością jest kłopot. No to staramy się zwrócić uwagę na tą pracowitość albo systematyczność i w szkole, i w domu. I wtedy no jest to takie poczucie konsekwencji, prawda? Jaka wspólna płaszczyzna. Czyli rodzice mówią, słuchaj, no tam pracuj, Jasiu. Ale Jasiu przychodzi do szkoły i tutaj nauczyciel mówi, Jasiu, pracuj. No i Jasiu widzi, wow, no to oni się tam chyba porozumiewają i coś jest na rzeczy. Oczywiście Jasiu ma zrozumieć, że to ta pracowitość jest czymś wartościowym, to nie jest przymus, że Jasiu, bo tutaj dwóje dostaniesz, jak nie będziesz, czy jedynkę, jak nie będziesz pracował. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest wartość i to jest ważne. I ty masz to zrozumieć, że to jest ważne. Masz to zrozumieć. No powinieneś, no chcemy, żebyś zrozumiał, prawda? Bo tutaj żadnej opresji przecież nie wywołujemy. I zobaczcie, panowie, jaka się tworzy wspólnota edukacyjna. Szkoła, rodzina współpracuje ze sobą, dziecko jest w to zaangażowane, rozumie tą współpracę, że tutaj działamy. Takie wspólne pole się tworzy, naprawdę na tym polu może coś cennego wyrosnąć. Czyli nie jest tak, że szkoła sobie, rodzina sobie, dziecko sobie. Tylko staramy się to jakoś połączyć. Oczywiście raz wychodzi lepiej, raz gorzej. Tutaj też nie ukrywam, że są fantastyczne współprace i rodziny i świetnie się współpracuje. No i bywają też gorsze, no to wiadomo, prawda? Są też cudowni tutorzy, którzy fantastycznie się wywiązują z tej roli. No i są tacy tutorzy, którzy sobie trochę gorzej radzą, no bo wiadomo, nie każdy ma talent, to nie prawda? Brzmi łatwo. Nie, to jest bardzo trudne. To jest bardzo wypalające też. Ja jako tutor mogę to potwierdzić, że bycie tutorem to jest coś bardzo trudnego, wypalającego. To jest zaangażowanie, to jest też nawet na poziomie pewnego zaangażowania emocjonalnego też. No bo ja chcę wspierać tą rodzinę, chcę wspierać to dziecko w rozwoju, prawda? Więc ja się angażuję w to. I jak mam 10 takich chłopaków, a mamy takich tutorów, którzy mają na przykład 10 pod swoją pieczą albo nawet więcej, no to naprawdę jest trudna praca. To jest trudna praca. Wielu takich szkół z tutoringiem nie ma w Polsce. To są nasze szkoły i nieliczne szkoły, które prowadzą taki tutoring bardziej naukowy, czyli są ukierunkowani na przedmioty, na uczenie się, a my nasz tutoring nazywamy albo tutoringiem rodzinnym, albo rozwojowym. To są dwie nazwy, no, takie obowiązujące, ale raczej rodzinny, bo to zaangażowanie rodziny wchodzi w grę tutaj. Okay. Jak będę miał kiedyś dzieci, to już wiem, do jakiej szkoły pójdą. No, brzmi dobrze. Ja w sumie chciałem, bo ty jak zadałeś pytanie, to rzeczywiście zadałeś pytanie podobne do tego, co ja chciałem spytać, a chciałem jeszcze doprecyzować kwestię tych różnic w edukacji. Czy to jest tak, że chłopcy i dziewczynki dochodzą do tego samego momentu w ósmej klasie, ale ta droga jest różna programowo też. Pytam tutaj tak trochę konkretnie, jak mamy matematykę, język polski, co tam, nie wiem, chemia, fizyka, jak to się wszystko pojawia, to tam rzeczywiście jest różnica w programach? W programie, można powiedzieć, takich wyraźnych różnic nie ma, ponieważ no, obowiązuje nas jakaś tam podstawa programowa, którą trzeba realizować. Natomiast formy realizacji, o tak. Okay. Na przykładzie historii może, bo tu będzie mi najłatwiej, bo oczywiście mógłbym wchodzić w chemię czy fizykę, ale tutaj nie, bym się mógł zakałapućkać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o historię, no wiemy, że z perspektywy na przykład historyka, no to mówienie o wojnach, o tam o czołgach, o jakichś takich rzeczach, no to jest normalne, prawda? No tak, ale która dziewczynka jest zainteresowana czołgami w II wojnie światowej? No są takie, trzeba przyznać, ale to znowu są indywidualne różnice, prawda? Natomiast większość dziewczynek
No naprawdę, nie interesuje, czy to jest czołg T-34, czy tam jakiś inny czołg, czy taki, czy inne rzeczy, na inne rzeczy stawiamy akcent. Jakby okay. Uczymy tego samego, ale rodzaje uzbrojenia, czy tam kampanie wojenne u dziewczynek, trochę inaczej do tego podchodzimy, a stawiamy na ludzi, biografie, relacje, rolę kobiet w historii, prawda? To też tak fajnie, żeby dziewczyny były dowartościowane, że to one miały wielkie znaczenie w rozwoju, nie wiem, państw, społeczeństw, a to się czasem pomija, prawda, patrząc tylko na tych Napoleonów i władców, którzy tak. byli mężczyznami. Więc inaczej rozłożone akcenty, prawda? No nawet stroje w epoce, prawda? Dziewczęta są bardziej zainteresowane takimi kwestiami, jakby rozłożenie akcentów. Czyli i to już wystarczy. Różnymi drogami do tego samego tak celu. Jest, tak, okay. jest, tak jest, bo nie pomija się różnych treści, no bo źle by było, gdyby dziewczęta nie znały tam podstawowych faktów czy z historii, no byłoby dziwne, prawda? No to, ale akcenty inaczej rozłożone. Dobra. To zrobimy tak. Przerwa i będę chciał przeczytać panu kilka takich przemyśleń osób, z którymi rozmawiałem na temat edukacji i chciałbym, żeby pan jakoś sobie na nie nam tutaj odpowiedział. Niektóre są przeciw, niektóre są za, także postaram do tego się. Sobie zaraz wrócimy. Dobra, wracamy po przerwie i chciałem jeszcze, bo tu sobie między wyłączeniem a włączeniem chwilę pogadaliśmy i przyszła mi jedna rzecz do głowy, kwestia tego autorytetu, bo ja pamiętam, że u mnie w szkole był nauczyciel, facet, nauczyciel matematyki, który prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, jak dużą rolę odgrywał w naszej szkole. Być może miał świadomość tego, że on jak huknie, to właśnie chłopcy staną do pionu. I tak bywało, że to jak on wchodził na korytarz, to nagle wszyscy się zaczynali zachowywać normalnie. Ściągaliśmy tego młodszego chłopaka z automatu i wszyscy się uśmiechali i stali równo. Bardzo w ogóle serdecznie pozdrawiam pana Niedźwiedzia, bo był wspaniałym nauczycielem. I wydaje mi się, że że on nie zdawał sobie do końca sprawy, jaką rolę odegrał w naszych życiach. I teraz, tak jak pan tutaj opowiadał przed chwilą o tym nauczycielu, historii, który wokół siebie zebrał ten tłum chłopaków zainteresowanych wszystkim, co miał do opowiedzenia. U was jest tak, że w szkole dla chłopców uczą przede wszystkim panowie, czy tylko tak, panowie? Przede wszystkim. Idea podstawowa jest taka, żeby uczyli sami mężczyźni w szkole dla chłopaków, ale to jest bardzo trudne, ponieważ trudno jest znaleźć nauczycieli wszystkich przedmiotów mężczyzn i to takich mężczyzn, których chcielibyśmy mieć w szkole. No bo to właśnie muszą być tacy mężczyźni z autorytetem, no tak to nazwijmy eufemistycznie, ogólnie, ale tacy, za którymi chłopcy pójdą, prawda? To też nie każdy się do tego nadaje, prawda? Więc ciężko jest znaleźć, wychodzimy z założenia, że czasem pani, która ma autorytet, jest lepsza niż mężczyzna bez autorytetu, prawda? Więc mamy też panie, które sobie bardzo dobrze radzą. W większości to są panie, które świetnie z chłopakami współpracują. Ale w takiej klasycznej szkole naszego typu powinni być sami panowie, a w szkole dla dziewcząt same panie. Taki pomysł też na relacje, na budowanie relacji i na klimat szkoły. Jak to się sprawdza? No to się sprawdza bardzo dobrze. To znaczy... Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo jakby tak panie słyszały, ale w szkole dla chłopaków mieliśmy taki okres, że byli sami panowie. I można powiedzieć, że ten okres różni się od okresu, w którym są panowie i panie. Nie będę dalej nic mówił, bo nie powiem, że było lepiej, gorzej, ale się różnią. Ale się różnią te okresy. No tutaj wchodzą pewne, emocje też między nauczycielami, prawda, w pokoju nauczycielskim, patrzenie na pewne kwestie. No to jest to, o czym mówiliśmy też w przerwie, jak chłopcy się tam przepychają, czy kotują, jak my to o tym mówimy, no to panie bardzo często nie są w stanie wytrzymać dłużej niż 5 sekund, prawda, takiej sytuacji. Panowie wytrzymują znacznie dłużej. Chłopcy, żeby interweniować. Tak, wytrzymują i natychmiast interweniują, a to trzeba dać chłopakom czasem
te 20-30 sekund i oni kończą. Do pierwszej krwi. No nie, nie, nawet nie ma krwi. To jest jakby naturalne zachowania chłopaków w pewnym wieku, to jest właśnie takie przepychanie się, kotłowanie się, przeciąganie, siłowanie. To jest naturalne, ale może to z boku wyglądać jak agresja. Może. Jeżeli ktoś tego nie czyta, nie widzi, że to nie jest agresja, tylko to są właśnie takie przepychanki. No wszyscy uczestniczyliśmy w takich przepychankach w szkole, prawda? I tam nie było krwi, tam nie było nic strasznego. Potem się klepaliśmy po plecach, to byli najlepsi koledzy, którzy się przepychali, prawda? Ale się pokotłować trzeba, trochę się posiłować trzeba. No więc panowie wytrzymują, panie mniej, boją się o zdrowie dzieciaków. No to jest tylko taki jeden z przykładów, prawda? Więc to, że w szkole dla chłopaków są mężczyźni i że są tutorami mężczyźni i że prowadzą tych chłopców i że budują autorytet i rozumieją chłopaków no właśnie z tej perspektywy męskiej, to jest bardzo dobre. No i to w szkole dla dziewcząt też się sprawdza. To w relacjach, w komunikacji bardzo dobrze się sprawdza. Panie, które są tutorkami dziewcząt i wchodzą w te relacje i ta komunikacja jest na bardzo dobrym poziomie. A właśnie, bo też sobie szybko uświadomiłem, możemy tutaj zamknąć jedną kwestię szybko. Co robicie takiego dla chłopców i co robicie takiego dla dziewczyn, co właśnie wyciąga ich w pewien sposób z tych szufladek stereotypowych? No tu jest, może być wiele przykładów, ale taki w szkole, ja byłem w szkole w Barcelonie i byliśmy z wycieczką z Polski, prawda? Tam kilku profesorów i z uczelni, no i zwiedzaliśmy szkoły zróżnicowane. No i byliśmy w szkole dla dziewcząt. Pineda się chyba ta szkoła nazywa, czyli Sosna, takie nazwy mają Hiszpanie. No i wchodzimy do klasy, no i dziewczynki w ogóle nas nie zauważyły. Takie dziewczynki, ja wiem, w wieku 11-12 lat, coś jest w środku, między nimi, a one są dookoła tego, no i tam gestykulują i rozmawiają i pokazują coś, a nie wiemy, co to jest. Co one tam, przy czym one się tak zgromadziły. Podeszliśmy bliżej, no i tam był komputer. On był rozebrany na części i dziewczęta rozmawiały o budowie komputera z nauczycielem, nauczycielką, rozmawiały i one były zaintrygowane. One były naprawdę szczerze zainteresowane. Teraz wyobraźmy sobie, że w klasie są chłopcy i dziewczynki. Czy dziewczynkom wypada się tak zaintrygować budową komputera? Przecież to nie wypada. No to jest taki stereotyp. Dziewczynki i budowa komputera? Nie, nie, nie. Dziewczynki to literatura, tam sztuka, może coś innego, ale nie budowa komputera. To jest domena chłopaków, prawda? Informatyka. Nie, nie, nieprawda. Tylko właśnie żyjemy w takich stereotypach. Dziewczęta mogą być inżynierami, mogą być pilotami samolotów. Ja miałem, co prawda, na studiach taką panią, która była jedynym w Polsce żeńskim pilotem wielkiego amerykańskiego transportowca. Baza na Węgrzech. I ona przylatywała tutaj na studia do Krakowa. W weekendy była na studiach, a potem 5 dni do roboty i latała tym wielkim transportowcem. I ona była, opowiadała nam, nawet chcieliśmy ją do szkoły zaprosić, żeby pokazać dziewczynkom, zobaczcie, możecie być pilotami samolotów. Nie ma żadnych przeciwwskazań. To nie jest tak, że tylko mężczyźni robią takie rzeczy. No ale żyjemy w takich stereotypach. Pilot, no to mężczyzna. To ja myślę, że to właśnie jest jedna z tych kilku rzeczy, które sobie ludzie myślą, jak słyszą o takiej szkole. Szufladkowanie, prawda? Tak, że w takich szkołach to się z chłopców robi inżynierów, a z dziewczynek pielęgniarki. No właśnie, a co się dzieje w szkole dla chłopaków? Czy chłopakom, jak są dziewczęta, to wypada zajmować się literaturą, teatrem, sztuką? Nie, to są sprawy dla dziewcząt. No a u nas właśnie stawiamy właśnie na to, chcemy, bo nie jest łatwo, trzeba powiedzieć, żeby chłopaków przekonać do tego, że sztuka, że literatura to są rzeczy dla nich, no nie jest łatwo. Ale jak nie ma dziewczynek, jest łatwiej, prawda? No bo kto się tam tym ma zająć? No nie ma tutaj dziewczynek, wy się macie tym zająć. To jest dla was. Więc znowu wychodzimy z szufladki, wychodzimy ze stereotypu, że dziewczęta sztuka, film czy literatura, a chłopcy to komputery, tam matematyka i zajęcia inżynierskie. Nie. Dziewczęta w egzaminie ósmoklasisty, jeden z najlepszych wyników w Krakowie z matematyki, no są świetne z matematyki, mogą być świetne z matematyki, mają kompetencje, mają możliwości, mają potencjał, tylko trzeba ten potencjał rozwinąć. I
i broni nas, Panie Boże, właśnie przed takim stereotypizowaniem. Nie czuję się, podejrzewam, też oceniany chyba. Dla mnie to byłoby takie chyba najgorsze, jak ja bym się odezwał gdzieś w klasie. Mhm. Pamiętam, jak w liceum byliśmy na temat jakiejś sztuki czy literatury, to pewnie byłbym... Na pewno źle popatrzyłaby na mnie jedna z drugą koleżanką i czułbym się taki trochę... Przynajmniej z mojej perspektywy, a podejrzewam, że dziewczynki zainteresowane komputerem, to pewnie któryś z chłopaków by je zaraz tam... Tak. Ja tutaj dam taki jeden przykład, może nie do końca taki bezpośrednio związany z tym, o czym mówimy, ale Hillary Clinton kiedyś mówiła, że ona chodziła do szkoły dla dziewcząt i mówiła, że bardzo jest wdzięczna w tej szkole, bo dzięki tej szkole jest tu, gdzie jest. Gdyby chodziła do szkoły koedukacyjnej, to nie mogłyby się rozwinąć te wszystkie potencjały, które ona ma. Bo tak. Dzięki szkole dla dziewcząt ona nie miała blokady. Chłopcy jej nie blokowali, dokładnie. Mężczyźni nie blokowali tego wszystkiego. Tak. I ona o tym mówiła, szczerze mówiła, że ta szkoła dla dziewcząt spowodowała, że ona wyszła ze stereotypu, tak? Z takiego stereotypu, że dziewczęta są do czegoś innego, a nie do polityki na przykład. Są także do polityki. Mogą być pilotami samolotów, mogą być w polityce, mogą być wszędzie. I właśnie o dziwo, szkoła zróżnicowana po prostu likwiduje te stereotypy. Nie ma zakazanych stref, tak? Strefa dla chłopaków, tak? A tu strefa dla dziewcząt. Nie, to są dostępne i dla chłopaków, i dla dziewcząt strefy. Tak to no, wygląda. A propos jeszcze tych różnic, to chciałem pana spytać o pana zdanie, bo przypuszczam, że umknęło to pana uwadze, jak wyglądają ogólnopolskie wyniki matur i wyniki testów właśnie ósmoklasistów, że no jednak dziewczyny radzą sobie dużo lepiej. Ja teraz tu próbowałem na szybko znaleźć informacje ze strony Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn i tam w samym przystępowaniu jest to w tym roku prawie 2/3 stanowią dziewczyny samego przystępowania, więc przystępowanie do matury już pokazuje, jak wiele, o wiele więcej dziewczyn chce mieć to wyższe wykształcenie, a ile mniej chce chłopców. No, można powiedzieć, że to nas w ogóle nie dziwi, bo Amerykanie borykali się z tym problemem 20-30 lat temu i teraz przyszło to do nas. Dziewczynki się świetnie rozwijają, bo edukacja ma płeć żeńską. To znaczy w szkole szkoły są dla dziewcząt. Szkoły są dla dziewcząt, szkoły nie są dla chłopaków. To źle brzmi może dla kogoś, jak ktoś usłyszy coś takiego, ale wszystko, co dzieje się w szkole, blokuje chłopaków, a pozwala rozwijać się dziewczętom. Ten klimat szkoły, to, że nauczycielkami przede wszystkim są kobiety, to, że tak szkoła jest zorganizowana, to, że tak są rozłożone akcenty, to, że chłopcy... No nie wytrzymują w takiej szkole, są niegrzeczni. Mhm. Można powiedzieć, no dlaczego jest źle z chłopakami? Bo są niegrzeczni. Czy oni są niegrzeczni? Nie, oni są chłopcami. Tylko z pewnej perspektywy wygląda to tak, jakby byli niegrzeczni. No bo się wiercą, nie wytrzymują, gadają, no bo tacy są chłopcy. No u nas w szkole, w młodszych klasach chłopcy mają takie sznurki pod ławką, żeby mogli się bujać. No, w sensie? Tak sobie bujają, nogami się bujają. Dlaczego? Bo jak nie mają bujawki, to się wiercą. Bo oni nie wytrzymują siedząc 45 minut. No, po prostu nie. Chłopak potrzebuje ruchu. I on jak ma siedzieć 45 minut, a jest w czwartej klasie, no to po prostu szuka sobie no, jakiejś możliwości, tak? No więc my mu zapewniamy. Ile można wytrzymać na tylnych nogach krzesła? To no, było zawsze przykład, zadanie w szkole. Huśtanie się, tak, prawda? No, tak, standard. Więc a tutaj dla bezpieczeństwa nie huśta się na krześle, ale ma ten sznureczek, taka bujawka właśnie i on sobie jedzie na tym sznurku, tak? I wykorzystuje, znaczy moglibyśmy, nie wiem, małą elektrownię założyć, no, dać i świecić światło. Że... Właśnie założylibyście kołowrotki czwartoklasistą pod biurkami, by napędzali Ale szkołę. Proszę zobaczyć, u nas no można powiedzieć, że my wiemy, że chłopcy potrzebują ruchu i to jest naturalne, to nie jest dziwne. Jak się chłopak wierci, to on nie jest niegrzeczny. No on no, po prostu, no, taka jest jego natura. No, nie wiem, czy panowie pamiętacie, co nam robili, no przede wszystkim jednak panie na korytarzach szkolnych. Wychodziliśmy ze szkoły, z klasy pamiętam, no i co robiliśmy? Zaczynaliśmy biegać. Tak. Żadnego biegania na korytarzach. No i ja słyszę do dzisiaj, taki dreszcz mi po plecach przechodzi, Kowal, nie biegaj, tak? No taki krzyk za mną, prawda? A ja,
To jest przecież szczęście, my biegamy, bo taka jest nasza natura, no chcemy biegać, tak? Powiedzieć chłopakowi nie biegaj, to tak jak powiedzieć żabie nie skacz, mm-hmm. tak? No to jest po prostu tak samo, no nie skacz żaba, no. No ale to jest natura chłopaka, że on chce pobiegać. No tak. W jednej szkole w Nowej Hucie byłem zaproszony, no bo tam mieli kłopot z dyscypliną, tak? No i tak wymyślili sobie, że tutaj edukacja spersonalizowana, tutaj się mamy różne pomysły na edukację, to może ja zrobię jakiś wykład na temat tego, jak sobie radzić, prawda? No więc oczywiście zrobiłem tam taki teoretyczny wykład, a potem mieliśmy taką dyskusję. Dla nauczycieli, no. Oczywiście, tak. I zapytałem przede wszystkim, czy państwo macie boisko szkolne? Mamy. A taki wybieg, tam trawa jest? Jest. Czy na każdej przerwie otwieracie drzwi na wybieg? Nie, bo przecież dzieciaki by nabrudziły. Przyniosłyby tam ziemię z tego, no to nie otwieramy, nie wolno otwierać. Mówię, pani dyrektor, jeżeli macie problemy z dyscypliną i no tam jakieś były też zachowania agresywne, nawet u dzieciaków takich młodszych, macie z tym problemy, tak? Tak. No to umówmy się tak, że wy otwieracie wybieg na przerwach, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, ma być wybieg otwarty, załatwiacie tutaj wycieraczki takie gumowe, żeby dzieciaki sobie buty czyściły, i potem obserwujemy, co się dzieje z tą agresją i z tymi zachowaniami u dzieciaków. No bo to jest naturalne. Jak się chłopaków wybiega, to im poziom agresji spada. Jak się chłopaków wybiega, to mają mniej ochoty na przeszkadzanie na lekcji, bo to jest normalne. To się wiąże z po prostu nic, żadnej filozofii w tym nie ma. Tu nie potrzeba żadnych wybitnych teorii pedagogicznych. Tu trzeba po prostu znać naturę chłopca. I panie tam kiwały głowami, ale takie były nie do końca przekonane. A to się sprawdziło w wielu szkołach. W wielu szkołach. Ja pamiętam, jak w pewnym przedszkolu się to też sprawdziło, bo dzieciaki rozrabiały i jedna mądra mama zapytała pań w przedszkolu, a czy dzieciaki dużo czasu spędzają na zewnątrz? A tam, no jak jest deszcz, to w ogóle nie wychodzą, a tak podczas dnia to tak pół godziny do godziny. No i padła propozycja, żeby dzieciaki więcej wychodziły. I o dziwo, no cud się zdarzył. Dzieci się zaczęły lepiej zachowywać, bo się wybiegały na zielonej trawce. Tak. To są takie metody, można powiedzieć, ależ tutaj wielka pedagogika. No niewielka, no ale trzeba wiedzieć o tym, prawda? Że trzeba też chcieć. Trzeba chcieć otworzyć drzwi. No. Myślę, że jakby tak sprawdzić, to większość tych nauczycieli by zdawało sobie sprawę z tego, że jest. Ci chłopcy, to oni tutaj szaleją, na lampery wiszą, bo nie mają gdzie się wybiegać. No ale jak ich puścimy, no to trzeba będzie za nimi biegać, patrzeć, czy tam nie wschodzą na ogrodzenie. Także często się po prostu nie chce. Tak, ale słyszałem o szkole, gdzie dyrektor wymyślił, jak uspokoić dzieciaki. Jest przerwa smartfonowa. Wszystkie dzieciaki mają prawo korzystać ze smartfonów na przerwie. I jest cisza w szkole, wszystkie siedzą pod ścianami. Jest. Nikt nie rozmawia i korzystają ze smartfonów. I to był pomysł dyrektora szkoły. Wyobraźcie sobie, gdzie? Panowie. Ale w sensie u nas w Polsce? Tak. Przerwa smartfonowa. Nie. A jak jest u was z tym? No nie, my nie używamy telefonów. Jest depozyt. Czyli jak dzieciak przychodzi do szkoły, to zostawia, jest taka specjalna szafa, tam każda klasa ma swoją taką skrzyneczkę, oddaje telefon i jak się lekcje kończą, może sobie ten telefon zabrać. Czyli jak rodzic ma jakąś ważną bardzo sprawę, to dzwoni do sekretariatu. Nie ma sprawy, to może dzwonić do sekretariatu, sekretarz przyjdzie, poprosi chłopaka do telefonu, nie ma sprawy. Natomiast na terenie szkoły dzieciaki nie mogą używać telefonów komórkowych. Wszystkie badania, jakie znamy, poważne, mówią o tym, że to jest dobry kierunek. Ograniczenie korzystania ze smartfonów. Jest takie bardzo znane badanie dotyczące uwagi. Dwie grupy, jedna grupa ma kartkę i długopis i ma zadania do wykonania, wykonuje te zadania. Druga grupa ma kartkę, długopis i smartfon leżący na biurku, on jest odwrócony. Nie ekran, tylko odwrócony. I ta druga grupa ze smartfonem ma wyniki 10% niższe od tej pierwszej grupy. To jest takie proste tylko badanie. Tylko dlatego, że smartfon leży na biurku. I tak się, można powiedzieć, mózg łączy z tym smartfonem i ogranicza efektywność. To są grupy dobrze dobrane, wszystko jest w porządku. Jest to badanie poważne. Manfred Spitzer na swoich wykładach o tym
o tym mówi, a udało mi się być na takich dwóch wykładach tego człowieka. Świetne książki, cyfrowa demencja, cyfrowe choroby, właśnie o wpływie smartfonów i niebieskich ekranów na rozwój dzieci. I bardzo dobra rzecz. No. Ja się ostatnio stwierdziłem, że muszę sobie sam pomóc i zacząłem już patrzeć na najnowsze modele telefonów z klapką. A. I stwierdziłem, że jak będę miał dni zdjęciowe takie 8-godzinne, to będę sobie przekładał kartę do telefonu z klapką. Jak ktoś będzie chciał zadzwonić albo SMS-a napisać, to odbiorę i odpiszę, ale... Po pewnym czasie. Nic. Po pierwsze po pewnym czasie, ale nawet od razu, ale nie ma czegoś takiego, że wyciągam smartfon i odpisałem, ale o, Instagram, coś o, przyszło, Facebook, tak, o, tak, ten. I myślę, że tak zrobię. To jest, w ogóle taki temat edukacyjny też, bardzo ważny. Warto mówić o tym i myśleć o tych smartfonach, bo wydaje się to takie już naturalne i takie oczywiste, ale to, że pan zapytał o to, jak to jest ze smartfonami w szkole, no to jest bardzo istotne. To jest jedna z fundamentalnych kwestii edukacyjnych. Smartfon w ręku dziecka i rozwój mózgu dziecka w kontakcie ze smartfonem. To jest naprawdę ważna rzecz. I badacze mówią o tym, że mózg dzieciaków zmienia się pod wpływem smartfonów. I to pozostaje, ta zmiana pozostaje już trwałą zmianą. Jeżeli dorosłe osoby korzystają, to oczywiście zmiany następują, ale to możemy się tym tak bardzo nie przejmować. Ale dzieciaki w wieku, nie wiem, 8, 9, 10, 12 lat, no to są bardzo poważne zmiany w funkcjonowaniu mózgu pod wpływem właśnie smartfonu. No a jak zachowujecie równowagę między jakby zatroszczeniem się właśnie o bezpieczny i zdrowy rozwój dzieci, ograniczając im dostęp do smartfonów, a jednocześnie no, nie wykluczaniem ich pod względem jakby tego, nazwijmy to, kontaktu z nowymi technologiami. Mhm. No bo nie możemy jakby ograniczyć do 100% taki dostęp, no bo przecież te dzieci w końcu wejdą w ten dorosły świat nowych technologii, a tak naprawdę za 10 lat, jak one skończą edukację, to jeden Bóg wie, jaka będzie technologia wtedy, więc jak to zdrowo połączyć? Znaczy, korzystamy z technologii. Są komputery, nauczyciel ma dostęp do internetu, są ekrany. No niestety na początku mieliśmy takie idee, żeby zminimalizować elektronikę w szkole, także jeżeli chodzi o takie kwestie. No ale doszliśmy do wniosku, że jednak pójdziemy ten krok do przodu i no, dzieciaki nie mają smartfonów, ale też jaka jest główna idea? Czy odebrać dzieciom smartfony? Nie. Bo to jest już taka, powiedziałbym, tego się już nie da zrobić. Tak. Tylko trzeba nauczyć dzieci, że smartfon może być narzędziem, które jest dobrze wykorzystywane. Że nie jest tylko zabawką, tylko można je edukacyjnie wykorzystywać. To jest niezwykle ważne. No i to jest idea, jak to zrobić, prawda? Bo można powiedzieć, odebrać to jest jeszcze najłatwiejsze. No czy... tak, no ale to odebrać dziecku coś to jest... No tak, no to więc, ale no właśnie ten depozyt u nas jest taką formą przejściową, prawda? Więc wiemy, że najważniejsze jest budowanie świadomości, ale no budujemy tą świadomość, natomiast nie chcemy, żeby na terenie szkoły dzieciaki korzystały. Zresztą są takie kraje, które zakazały korzystać i to jest zakaz, można powiedzieć, ministerialny, prawda? Tam Hiszpania, Portugalia, we Włoszech, we Francji są ograniczenia. Także to nie jest nic dziwnego, to nie jesteśmy tutaj dziwakami, że mówimy nie korzystajcie ze smartfonów w szkole. No bo o takich technologiach zakładam, to podejrzewam, że się uczą na informatyce, no na tak, takich tak. przedmiotach. Jeszcze co ciekawe, tutaj też edukacja zróżnicowana, wracamy do edukacji zróżnicowanej, chłopcy są wzrokowcami i bardzo, bardzo te smartfony im mieszają w głowach, a dziewczętom mniej. No to tak, oczywiście to tak z naszych obserwacji też wynika, bo dziewczęta korzystają, ale o wiele mniej. Jak wychodzą ze szkoły, to widać, że chłopcy odbierają sobie smartfon i natychmiast chcą korzystać, prawda? A dziewczęta, nawet w tej chwili nie jestem przekonany, czy w szkole dla dziewcząt jest depozyt, czy one po prostu nie używają smartfonów. Musiałbym to sprawdzić, nie chcę. Natomiast w szkole dla chłopaków na pewno jest depozyt. To wiem, że tam jest ten smartfon deponowany w skrzyneczce i oddawany po zajęciach. Chłopaki korzystają, chłopcy korzystają z tych obrazków i to na nich
to wpływa w sposób taki hipnotyczny, można powiedzieć. No. No, ja w tym kontekście będę chciał też w przyszłości poruszyć tematy zagrożenia tego, co się znajduje w internecie dla chłopców, czyli pornografii i tego, jak szybko teraz chłopcy mają z nią, do niej dostęp, ale to nawet nie chcę w to dzisiaj wchodzić, bo to już nam nie starczy czasu, a jednak chciałem jeszcze właśnie, żebyśmy sobie tutaj poodpowiadali na takie żywe opinie na temat tego szkolnictwa, więc ja postaram się tutaj zacytować parę osób i teraz tak. Odmawiając dziecku możliwości kontaktu z płcią przeciwną na co dzień, wydaje się być szkodliwe z perspektywy tego, że w życiu jednak funkcjonuje się w społeczeństwie nieposegregowanym i nauka różnic między płciami poprzez relacje i kontakt wydaje się być najodpowiedniejszą i naturalną. To, że jesteśmy razem, to wcale nie znaczy, że się uczymy bycia razem. To jest taki troszkę błąd myślowy, że jesteśmy razem, to się świetnie poznajemy. Mhm. Okazuje się, że to wygląda w ten sposób. To też były takie badania poczynione. Mhm. To, że jesteśmy razem, nie powoduje, że się bardziej szanujemy, że więcej o sobie wiemy, a jeżeli spotykamy się może troszeczkę rzadziej, czyli wyeliminujemy pewne pasmo spotkań, pojawia się, o dziwo, większy szacunek, zmiana podejścia, można to podejście kształtować. Mamy fantastyczne małżeństwa ze szkoły dla chłopaków i dziewcząt w Warszawie, bo ta szkoła najdłużej trwa. Fantastyczne bale, które organizują wspólnie szkoły, prawda? To tam na poziomie liceów. I proszę mi wierzyć, w ogóle nie ma czegoś takiego jak oni nie znają kobiet, nie znają mężczyzn, nie wiedzą, na czym to polega. I teraz tak, jak będą razem, to się dowiedzą. Nie, bo dziewczynki wcale nie są bardziej szanowane przez to, że są razem z chłopakami w klasie. Nie wzrasta szacunek do dziewcząt przez to, że mamy je w klasie. To taki, dlaczego by miał wzrastać ten szacunek? Ona jest... A jak dziewczynka jest tam, w tamtej szkole i w tamtej klasie i spotykamy się trochę rzadziej, no, okazuje się, że ten szacunek jest na wyższym poziomie. Więc oczywiście, uwaga, można by było długo o tym mówić. Przypominam, nigdy by nam nie wpadło do głowy, żebyśmy powiedzieli, wszystkie szkoły w Polsce mają być niekoedukacyjne. Tak. I teraz do rodziców, jeżeli uważasz, że to twojemu dziecku zaszkodzi, nie posyłaj do naszej szkoły swojego dziecka. Są rodzice, którzy uważają, że to jest super dla jego dziecka. Są owoce, są efekty, są przyjaźnie, są małżeństwa, świetne. Dziewczyny potem spotykają się z chłopakami, chłopcy z dziewczętami. Nie ma. Pamiętajcie państwo też, że my nie mamy żadnego internatu. No, bo pojawiają się pewne problemy na poziomie angielskich szkół niekoedukacyjnych. I tam różne książki były i powstały na temat tego, co się dzieje, na temat, co tu dużo ukrywać, pewnych patologii. Tak. Ale to były szkoły z internatami, gdzie dzieciaki spędzały cały czas w swoim gronie. Czyli chłopcy byli od rana do wieczora w gronie chłopaków i nauczycieli mężczyzn. No i tam różne rzeczy się działy. Nie będziemy w to wchodzić, tak? Ale ja myślę właśnie, że to wyobrażenie przychodzi tym rodzicom do głowy, kiedy mowa jest o tych szkołach. Ale u nas o godzinie 14:00 chłopaki wybiegają ze szkoły, dziewczęta wybiegają ze szkoły i się spotykają, rozmawiają. Potem idą razem na spotkanie. Wiem, bo sam woziłem swojego syna tam w 6 klasie na spotkanie, gdzie były dziewczynki ze szkoły dla dziewcząt i była jakieś garden party z dziewczynkami. Super było wszystko. Tak, z małych maleńkich piżanek. Nie, no wszystko było, po prostu rozmawiają ze sobą, są ze sobą. Co więcej, do kina chodzą razem. Wszystko jest w porządku. To nie jest tak, że zakaz spotykania się z dziewczynkami. Dziewczynka, ojejku, nie wolno się spotykać. Jak najbardziej, wszystko jest możliwe. Oprócz tego pamiętajmy, ci chłopcy mają siostry, mamy. Przecież to jest kontakt, po lekcjach kontaktują się. To nie jest jakiś wyizolowany świat, bo właśnie takie wyobrażenie, że to jest jakiś całkowicie wyizolowany świat, gdzie chłopcy nie poznają dziewcząt. Nie, oni tylko na lekcjach są w swoim gronie, a po lekcjach już poznają, mogą się spotykać, może mogą budować te relacje. Nic, ja tutaj nie widzę wielkiego zagrożenia. Akurat to nie jest zagrożenie. Okej. Okay.
Idźmy dalej. Ogólnie jego, nie ma, ogólnie jako byłego ucznia technikum, w którym były w sumie 3 dziewczyny, czyli prawie tak jakby nie było, uważam, że takie rozdzielenie, zwłaszcza na etapie podstawówki, może być słabe w kontekście socjalizacji. Generalnie młodego, tu pisał znajomy w kontekście swojego synka kilkuletniego, generalnie młodego, jak podrośnie, na pewno bym nie zdecydowałbym się na wysłanie do takiej męskiej szkoły. Tak jest. Tutaj mamy obciążenie historyczne swoją edukacją. Klasa w technikum, w której były 3 dziewczęta, to oczywiście nie ma nic wspólnego z edukacją zróżnicowaną, tak, bo tam nie były żadne metody edukacji zróżnicowanej stosowane. Po prostu taki był dobór uczniów do tej klasy i oni pracowali bez użycia jakichkolwiek metod edukacji zróżnicowanej. Więc nie dziwię się, że ten pan ma takie doświadczenie i tak myśli o edukacji zróżnicowanej, bo jest, no można powiedzieć, tak obciążony tym doświadczeniem ze swojego technikum. I znowu powiem, bardzo dobrze ma taki pomysł, nie pośle swojego dziecka do naszej szkoły czy do takiej szkoły. Albo zmieni zdanie. Albo zmieni zdanie. Ja mam takich, którzy zmienili zdanie. Tak, tak, zdecydowanie mam takich kolegów, którzy zmienili zdanie po roku, dwóch albo trzech, prawda? I przyszli i powiedzieli, no jak to dobrze, że jednak mi się troszeczkę to myślenie zmieniło. Mam, nawet widzę takiego kolegę harcerza, który mnie przekonywał, że nie, że to nie jest dobra droga, a potem posłał dwójkę swoich dzieci do szkoły i jest bardzo zadowolony, że one u nas wylądowały. To tak, tak się to też zmienia. Dobra. Jestem przeciwna ze względu na fakt, iż dzieci spędzają bardzo dużo czasu w szkole i jest to miejsce, które ma największy wpływ na ich rozwój i kształtowanie się charakteru. Dzieci powinny być świadome różnic wynikających z płci, uczyć się, jak budować wzajemne relacje, poznawać inne opinie. Tak jest i to wszystko się dzieje, tylko że trochę inaczej i nawet możemy powiedzieć, że efekty, ale co najciekawsze, są też pewne badania. To znowu już różne ośrodki robiły badania na temat właśnie relacji, na temat no, tego budowania szacunku też do drugiej płci i do poznawania drugiej płci. Wcale nie jest tak, że bycie razem powoduje takie fantastyczne efekty, a bycie w osobnych klasach czy w osobnych szkołach powoduje, że dzieciaki nie mają do siebie szacunku i w ogóle się nie znają. Wręcz przeciwnie właśnie. No, dzieje się bardzo niebezpiecznie, ponieważ jak dzieciaki są razem, to ten szacunek jest na wcale nie na takim wysokim poziomie, jakbyśmy chcieli. Z różnych powodów. No po prostu kumpela, to dziewczyna, no to schodzi do poziomu takiego, no powiedziałbym, no może trochę zbyt niskiego, a jeżeli jesteśmy w pewnym dystansie delikatnym, to ten szacunek o dziwo jest większy. I teraz, no oczywiście, jak ktoś nie chce w to uwierzyć, to nie uwierzy, prawda? Mhm. Ale jeszcze raz wracam do tego mojego już takiej mantry, którą powtarzam, że no, my widzimy te efekty. My nie dostrzegamy problemu takiego właśnie, jaki tutaj jest sygnalizowany. Widzimy, że dzieciaki się fantastycznie ze sobą spotykają, budują relacje. Widzimy też szacunek. Oczywiście no nie we wszystkich przypadkach, na najwyższym poziomie, bo też byśmy przesadzili, gdybyśmy powiedzieli, ale jest cudownie, a nie tak, jest go. I wszystko, no czego nie, się dotkniemy, tak, jest tak, złote. To jest złoto. Tak. Nie, tak nie jest, ale naprawdę jest dobrze. No, no nie ma katastrofy żadnej. Nie widzimy, żeby tutaj było jakieś załamanie. Nie znam chłopców, nie znam dziewczynek, nic nie mam do powiedzenia. Też nasze dzieciaki idą do liceów koedukacyjnych, bo u nas nie ma liceum w tej chwili jeszcze. I też widzimy, jak one funkcjonują w tych liceach. No nie ma żadnych problemów, naprawdę, no są inne, ale nie te akurat, no tych problemów praktycznie nikt nie zgłasza. To jest też, powiedziałbym, ciekawe, że budują relacje, są w relacjach, relacje damsko-męskie są na poziomie zupełnie przyzwoitym i wszystko jest okej. Okay, no. No właśnie, to może pytanie pomocnicze, rozwiewające trochę wątpliwości naszych słuchaczy, którzy są przeciwni takim rozwiązaniom. Z iloma osobami, dzieciakami, teraz już pewnie dorosłymi, tak zakładam właśnie, ma pan kontakt? Tymi, które już parę lat temu były w szkole, a teraz już są młodymi, dorosłymi ludźmi. Ma pan kontakt z takimi osobami? Albo tak, z ich rodzicami? Albo ich rodzeństwo jeszcze jest w szkole? W Krakowie to jest już no, kilkadziesiąt dziewcząt i kilkudziesięciu chłopaków, bo to wyszły już od nas 3-4 roczniki ósmoklasistów i oni... nasz najstarszy rocznik w Krakowie jest w tej chwili, idzie na studia.
Oni są w tej chwili, mają na studiach. Mają po te 19-18 lat. To jest nasz najstarszy rocznik. No i licea przeszły pięknie, nic się złego nie działo. Nie słyszałem od nikogo, żeby były na tym poziomie, który tutaj jest sygnalizowane, jakiekolwiek problemy. Jeżeli chodzi o szkoły w innych miastach, na przykład jak w Warszawie, tam mają już szkołę od 2004 roku, więc to tych roczników jest więcej. No to oni się tylko chwalą tymi małżeństwami międzyszkolnymi, także to cudowne sytuacje i tam opisują te, nawet na stronie internetowej można wyczytać, że tam kolejne małżeństwo z naszych szkół i pokazują zdjęcia, więc też no nie ma, no po prostu nawet jakbym chciał powiedzieć, że nie jest tak kolorowo, bo są takie i takie problemy, to akurat w tym zakresie no nie ma, nie widzę, po prostu ja nie widzę, albo nie ma. Można tak to opisać, ale to raczej to drugie. Mamy jeszcze jedną tutaj mamę. Uczyłam się w klasach koedukacyjnych i mój syn Leon również chodzi do klasy, gdzie są dziewczynki i chłopcy w proporcji 50-50. Mnie odpowiada ten system. W klasie są różne płcie, charaktery, temperamenty, tak jak w społeczeństwie. Oczywiście w początkowych klasach, to jest właśnie fajny fragment, oczywiście w początkowych klasach chłopaki trzymają się razem, a dziewczynki razem zazwyczaj. Mają swoje zajawki i inne światy, ale fajnie jak się jak są przydzielani do pewnych projektów szkolnych, gdzie się mieszają i mogą poznawać różne punkty widzenia. Klasa nigdy nie jest jednorodna, są dzieci, które szybciej się uczą i takie, które ledwo mogą nadążyć z zapisywaniem tekstu z tablicy. Podążanie za dzieckiem i nauczanie zgodnie z jego możliwościami, indywidualne podejście i odpowiednia motywacja to dla mnie klucz do sukcesu. Czyli jakby znowu wszystko to, co jest u was, tylko z tym takim jakby założeniem, że ze względu na rozdzielenie płciowe to tego nie ma. Mhm. Tak. Znaczy to jest, no znowu mógłbym długo mówić o tym, że powtarzać to, co już powiedziałem, że no my nie zauważamy tego i nasi rodzice wybierają taką szkołę, ponieważ widzą efekty, widzą... Dobre efekty tego rozróżnienia. Tak, więc trudno mi tak znowu uporczywie bronić tego pomysłu. Natomiast i do jednej rzeczy bym tylko... zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Tam jest taki wątek, że tak to zrozumiałem, że szkoła ma odbijać to, co jest w życiu społecznym. Mm-hmm. No bo tak. Nie, szkoła ma kształtować życie społeczne. To znaczy, to w odwrotnym kierunku ma iść. To znaczy, szkoła ma być takim fantastycznym miejscem, które promieniuje na życie społeczne i zmienia to życie społeczne. To tak sobie wyobrażamy. My po to mamy szkoły, żeby życie społeczne było lepsze. Nie ma to polegać na tym, że szkoła ma odzwierciedlać życie społeczne. Niektórzy tak myślą, czyli mają być tam różne złe rzeczy, które w społeczeństwie, no bo dzieci muszą to poznawać. Czyli jak są patologie, to w szkole też się powinny pojawić patologie, żeby dzieci to poznawały. No nie, zaraz, o co chodzi? Ja nie posyłam swoich dzieci do szkoły po to, żeby poznawały patologie. Ja chcę, żeby oczywiście znały życie społeczne, bo znają, ale oni po to chodzą do szkoły, żeby zmieniać świat dookoła, żeby ten świat był lepszy, żeby to byli obywatele zaangażowani w zmienianie, tak bardzo patetycznie, no ale tak myślimy, żeby byli zaangażowani w zmianę społeczną, żeby zmieniali życie społeczne na lepsze, żeby byli sprawiedliwi, uczciwi, żeby byli dobrze wykształceni, mądrzy, podejmowali dobre decyzje i tak dalej, i tak dalej. I dzięki nim życie społeczne się będzie zmieniało. Bo ja wiele razy już słyszałem coś takiego, że szkoła ma odzwierciedlać życie społeczne. No, szkoda by było, gdyby tak rzeczywiście było, bo życie społeczne jest, jakie jest, prawda? To było myślenie w państwie socjalistycznym, bo przecież życie społeczne w państwie socjalistycznym było idealne. Tak. Albo w państwie komunistycznym. No, tak? Ideał. No więc szkoła ma odzwierciedlać, ale my żyjemy, jesteśmy nieszczęśliwi. Żyjemy w nie tak idealnym społeczeństwie, jak społeczeństwo komunistyczne. Oczywiście żartujemy i... Na wszelki wypadek, tak, żartowaliśmy. No ale rozumiemy, że no to jest jakby w drugą stronę patrzymy, prawda? Tak. No to jest ważne, żeby tak myśleć. Znaczy mnie jedno takie przemyślenie teraz spadło do głowy po tym, jak tam prawie czterokrotnie sobie tutaj przeanalizowaliśmy te bardzo podobne zarzuty i usłyszeliśmy od pana podobne odpowiedzi na te zbliżone zarzuty. I ja sobie pomyślałem w taki sposób, przełożyłem to trochę na dorosłego siebie i stwierdziłem, że
ja staję się lepszy, kiedy siebie poznaję lepiej. Więc wyobrażam sobie to w ten sposób, że to, o czym pan mówi, że chłopcy z chłopcami, dziewczynki z dziewczynkami, lepiej osobno, bo chłopcy najpierw dowiadują się więcej o sobie i zdają sobie sprawę z tego, jak sobie nie radzą na przykład z emocjami, jak sobie zacząć z nimi radzić. I dzięki temu, kiedy wyjdą z takiej szkoły, to będą lepszymi chłopcami, a dziewczynki będą lepszymi dziewczynkami. Miód na moje serce. Lepiej bym tego nie ujął. No, dokładnie o to chodzi. To znaczy, poznaj samego siebie. No, idea starożytna, tak. Główna idea edukacyjna, jaką możemy sobie tutaj powiesić na ścianie. Edukacja służy temu, żebyśmy poznawali siebie i potem poznawali świat dookoła. W takiej kolejności. Jeżeli ja lepiej poznaję siebie, to łatwiej, lepiej poznaję świat dookoła i wchodzę z tym światem w zdrowe relacje. Jeżeli nie znam siebie i gwałtownie poznaję świat, to co mnie otacza, to tutaj mogą powstać różne, może to iść w różnych kierunkach, prawda? Nie zawsze musi być katastrofa, ale poznaj samego siebie. I edukacja spersonalizowana, no to jest akcent położony na poznawanie samego siebie. Jesteś osobą wieloaspektową i jednym z twoich zadań jest to, żeby poznać samego siebie, żebyś potem mógł podejmować decyzje, żyć w wolności i to, żeby była taka wolność, właśnie, że to jest wolność, a nie idziemy wszyscy w jednym kierunku i mówimy, to jest wolność, tak? Czyli, czyli ja muszę być oryginalny, wychodzimy na ulicę, patrzymy, wszyscy jesteśmy w takich samych koszulkach, tak? Bo nas ukształtowała reklama albo internet, albo coś takiego. Wolność decyzji, wolność wyboru, poznaję samego siebie, jestem przygotowany do podejmowania decyzji, wchodzę z ludźmi w zdrowe relacje, szanuję innych, bo poznałem samego siebie i oczywiście poznaję tych ludzi cały czas, no bo jeszcze raz powtarzam, my nie jesteśmy na bezludnej wyspie, czy nie wylądowaliśmy z naszą szkołą pod kloszem gdzieś, tylko żyjemy w społeczeństwie. Te dzieciaki wychodzą na ulicę po lekcjach, idą do domu, spotykają się, żyją. Na lekcje tenisa, tańca, angielskiego. Oczywiście mają różne zajęcia pozalekcyjne, wspólne, no nie wiem, mamy kursy tańca na przykład towarzyskiego, no to przecież nie tańczą chłopaki z chłopakami, tylko spotykają się razem i to jest naturalne, no poznają się, tylko nie na lekcjach. Mamy to pasmo takie, że uznajemy, że w tym czasie oni są ze sobą w tym gronie chłopaków, a tutaj w gronie dziewcząt i uznajemy, że to ma dobre efekty dla ich rozwoju. Tylko tyle. Robimy to, można powiedzieć, dla ich dobra. I dlatego, żeby potem bardziej się szanowali, lepiej się poznawali i tak dalej, i tak dalej. No, my tak myślimy o tej edukacji i nie tylko my, bo jest wielu ludzi na świecie, którzy właśnie jestem tak zgodny. Myślą i to nie jest tak, że my jesteśmy dziwakami, tylko ten nurt edukacji zróżnicowanej to jest nurt, który jest obecny w bardzo wielu krajach na świecie i nie tylko w naszym modelu edukacyjnym, tak. Bo my jesteśmy takim specyficznym modelem edukacyjnym, ale jest bardzo wiele szkół niekoedukacyjnych, które uznają, że lepiej jest, w Stanach Zjednoczonych jest taki mocny trend właśnie myślenia o edukacji zróżnicowanej w tej chwili. No to w takim razie, żeby było jeszcze nam trochę miło, przeczytam panu, co napisał mi na, co odpowiedział mi na to pytanie o to o szkolnictwo. Mój bardzo serdeczny przyjaciel, który od niecałego roku jest tatą chłopca i bardzo byłem ciekaw jego odpowiedzi, ponieważ jest to chłopak, który całe życie, to takie do 21 mniej więcej roku życia, żył, wychowywał się w Polsce, chodziliśmy razem do szkoły przez 9 lat i zawsze się przyjaźniliśmy i dalej się przyjaźnimy, a potem wyjechał do Stanów, tam kariera artystyczna, taneczna i żona ze Stanów i ostatnie lata spędzają w takim środowisku, nie wiem, jak ich dobrze nazwać, to są tacy ludzie, którzy są bliżej natury, tacy trochę hipisi, ale nie tacy w takim pełnym rozumieniu. No generalnie człowiek, który bardzo jest uduchowiony, on może w ten sposób. I on mi napisał tak, jestem za. Uważam, że jest to ważne, aby chłopcy, jak i dziewczyny mieli czas i miejsce na to, aby być w takim osobnym gronie. Aczkolwiek potrzebna jest też integracja pomiędzy płciami. Część zajęć wspólna, a część osobna. Ludzkość od zawsze we wszystkich zakątkach świata gromadziła się raz na jakiś czas w gronie samych mężczyzn czy kobiet. Taka już jest nasza natura. Myślę, że wymysł bezpłciowości, która jest teraz propagowana, jest syntetycznym wynalazkiem ostatnich paru dekad i w perspektywie czasu i pokoleń jest bardziej szkodliwa dla dzieci i ich rozwoju. Należy uczyć dzieci,
i dorosłych, że są ludzie, którzy nie czują się inni, w jakikolwiek sposób się to objawia, i ich wspierać, nie wyodrębniać i marginalizować ze społeczeństwa. No tak, no chodzi, też można powiedzieć, że w edukacji zróżnicowanej chodzi o to, żeby dziewczęta były w pełni dziewczętami, a chłopcy w pełni chłopakami, tak, żeby to było takie też, można powiedzieć, naturalne. Tak. To, no i myślę, że to jest taki właśnie efekt tej edukacji zróżnicowanej, że z takich szkół wychodzą osoby, które właśnie no, mają taką, chciałbym, mocną tożsamość. Tak. Też, prawda? I to w niczym nie przeszkadza. I to naprawdę nie przeszkadza w kontaktach. I to pomaga w kontaktach. I to, jeżeli ja mam mocną tożsamość, to znaczy, że ja wychodzę do ludzi, nie mam kompleksów, jestem gotowy na relacje. Akceptuję siebie przede wszystkim. Akceptuję siebie i jestem gotowy na relacje z innymi. Nie unikam tych kontaktów, nie boję się ich, bo jestem przygotowany na te kontakty. I to jest, no myślę, że to jest no wszystko bardzo naturalne. No to nie ma tutaj nic dziwnego, prawda? Można oczywiście się doszukiwać różnych niebezpieczeństw, ale jeżeli, jeszcze raz, jeżeli u kogoś myślenie jest takie, że tych niebezpieczeństw jest więcej niż tych dobrych rzeczy, no to są inne szkoły, prawda? Są inne podejścia, można szukać innych. Edukacja zróżnicowana polega właśnie na tym, że mamy wiele możliwości, wiele szkół i nie tylko zróżnicowanie polega na tym, że chłopcy i dziewczęta osobno, tylko nawet na tym, że mamy szkoły muzyczne, szkoły sportowe, szkoły takie, siakie, owakie, prawda? I to jest wolność edukacyjna. I jesteśmy gorącymi wielbicielami wolności edukacyjnej, żeby rodzice mogli wybierać dla swoich dzieci taką edukację, która według nich przyniesie im dobry rozwój, przygotuje ich do życia, spowoduje, że będą w końcu szczęśliwymi ludźmi. No to na tym to polega, prawda? I to jest edukacja zróżnicowana. Ja myślę, że też bardzo cenną nauką, którą chłopcy w waszej szkole dostają, to jest ta nauka rozmawiania. Tak. Bo to jest coś, czego wydaje mi się, że jest bardzo niewiele w ogóle, a co dopiero w kontekście chłopców w innych szkołach. Tak, i to jest nauka rozmawiania, ale także nauka rozmawiania ze swoim tatą, ponieważ mamy taką formułę wycieczki ojców z synami, bo chcemy zaangażować ojców bardziej. Bo no, ktoś by powiedział, a dlaczego nie wycieczki mam z synami? Bo mamy się angażują i mamy tam cały czas tymi chłopakami są, natomiast ojcowie uciekają do pracy i ich nie ma. Tak? I teraz chcemy bardzo, żeby tata spędzał więcej czasu ze swoim synem, więc organizujemy wycieczkę, sami ojcowie sobie organizują, my tylko inspirujemy tak, do tego. Tak, i wycieczka ojców z synami. I cały dzień tata z synem na kajaki, w góry, gdzieś tam i są kontakty, i się kontaktują, i rozmawiają, prawda? Wzmacniamy rolę ojca w rodzinie, prawda? No i wydaje się, że to też jest bardzo ważna rzecz, bo w dzisiejszych czasach ojcowie się wycofali, uciekli, schowali się w pracy, stali się takimi bankomatami, tak? Czyli do taty się przychodzi tylko po pieniądze i tyle, a potem tata odpoczywa, bo jest zmęczony. No to jak tata jest tak zmęczony i praca go męczy, nie ma czasu dla swoich dzieci, to bardzo niedobrze. To znaczy, że coś się zagubiło w życiu. To jest strata dla dzieciaków bardzo duża. Więc tata musi przeprogramować trochę swoje życie. Musi mieć czas na wycieczkę z synem. Musi mieć czas, żeby przynajmniej te kilkanaście minut, naprawdę kilkanaście minut poświęcić mu dziennie, żeby nawiązać relacje. Oczywiście to samo z córką. To, tak, czy, tak, oczywiście. Dodajemy, prawda? Ja mówię o synach, bo akurat no, jestem bardziej związany ze szkołą dla chłopaków, bo tam miałem kilku synów i cały czas myślę tymi kategoriami. Wycieczka ojców z synami. Ale w szkole dla dziewcząt są organizowane wycieczki ojców z córkami. Też, żeby wzmacniać relacje. Znowu, żeby ojciec był zaangażowany także w wychowanie córek. Tak, ostatnio jakaś wycieczka kajakowa była właśnie ojców z córkami. Cudownie, fantastycznie. Ja myślę, że każdy ojciec powinien sobie zdać sprawę z tego, że on swoim zachowaniem pokazuje swojej córce, jakiego mężczyznę powinna szukać. Tak, więc tak. Jeżeli zależy mu na tym, żeby jego córka znalazła sobie fajnego chłopa, no to on musi być tym fajnym chłopem. Tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że swoim zachowaniem pokazuje swojemu synowi, jak należy traktować kobiety. Tak, oczywiście. I jak należy do tych kobiet podchodzić, z jakim szacunkiem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, ojciec jest osobą znaczącą w wychowaniu. Tak? Tak, brak ojca jest bardzo
negatywnie skutkuje na rozwój dzieciaków i trzeba o tym pamiętać, bo czasem nam się wydaje, że tak właśnie, a tam mama się zajmuje dzieciakami, wystarczy. Oczywiście czasem jest tak, że mama sama musi wychowywać dzieci i sobie niektóre mamy fantastycznie radzą i pokonują wielkie przeszkody i te dzieciaki są naprawdę bardzo dobrze wychowane, ale jeżeli ojciec może uczestniczyć w wychowaniu dzieci, a nie uczestniczy, no to jest duży błąd. To jest wielka strata i tak być nie powinno i trzeba to ojcom mówić w twarz, tak? Mówić, masz spędzać więcej czasu z dzieciakami. Mniej czasu w pracy. Zresztą... Troszkę więcej w domu. Trochę więcej w domu. I to się da zrobić. Naprawdę da się zrobić. Nawet w korporacjach da się to zrobić. Jak ktoś pracuje w korporacji, da się tam te pół godzinki, godzinkę lepiej zaprogramować czas, mniej sprawdzać maili, mniej tam grzebać w internecie i wrócić do domu godzinę wcześniej. No. Mamy nawet anegdoty związane. Wszyscy na tym skorzystają, zwłaszcza społeczeństwo. I także ojciec skorzysta. Tak. Będzie zdrowszy. Ale w dużej skali społeczeństwa. Tak jest. No to na koniec przedostatnie pytanie. Będzie miał pan też pole do popisu. Pytamy naszych gości na koniec, jaka jest ich definicja męskości. Jak pan ją definiuje? No to ja myślę, że to jest tak, że to jest odpowiedzialność. Znaczy dla mnie mężczyzna to jest człowiek odpowiedzialny i taki, który, na którym można polegać. To znaczy to jest taka lojalność i odpowiedzialność. Tak? Jak się biorę za coś, to nie zostawiam. Nie zostawiam spraw, nie zostawiam ludzi, nie zostawiam dzieci, nie zostawiam żony, bo jestem odpowiedzialny. Czyli podjąłem decyzję, tak? Nie musiałem decyzji podejmować, ale jestem odpowiedzialny. Mnie się kojarzy, zresztą ja bardzo lubię kategorię odpowiedzialności, ale nie w takiej kategorii, nie w takim myśleniu sądowym, że zawiniłem, jestem odpowiedzialny. Nie, odpowiedzialność jako branie na siebie pewnych rzeczy, tak? I jestem za nie odpowiedzialny. Więc mężczyzna to jest ktoś, kto bierze i dba o to, troszczy się i nie zostawia, tak? No to takie jest moje myślenie o męskości. To wcale nie jest łatwe. To wcale nie jest łatwe, bo żeby, no mówiąc już brutalnie, żeby nie zostawiać swoich dzieci, żeby nie zostawiać tam żony, czasem straszne sytuacje, zostawienie dzieci, które są na przykład chore czy niepełnosprawne, no to jest właśnie niemęskie. To jest dla mnie to jest takie no, trudne do zrozumienia, do ogarnięcia. Tak. Więc dla mnie mężczyzna to jest człowiek odpowiedzialny. To jest człowiek, biorę coś na siebie i konsekwentnie tego pilnuję, troszczę się o to, bo podjąłem taką decyzję. Czyli także podejmowanie decyzji. Umiejętność podejmowania decyzji. Bo jeżeli już podjąłem decyzję, to za tym idzie odpowiedzialność. No i tyle. No bo oczywiście można by było godzinami mówić, co to jest definiować, ale to męskość to też jest przyjaźń. To tak mi się kojarzy, takie jest przyjaźń. Braterstwo to jest pięciu panów na żaglach, przyjaciół, którzy pływają. To są takie moje obrazki, prawda, gdzieś z harcerstwa czy z jakichś takich doświadczeń. To są takie męskie doświadczenia. To jest drużyna siatkarska, faceci, którzy się wspierają. Oczywiście mogą tam być też panie, bo może być mixt, ale wspieranie się, współpraca i też odpowiedzialność za wspólną sprawę. No to takie skojarzenia, prawda. Ale tak poza tymi skojarzeniami. Odpowiedzialność i konsekwencja. I podejmowanie decyzji. To jest tak. Tak mi się wydaje. No to na koniec bym prosił, żebyśmy sobie tak podsumowali. Jeżeli zainteresowani rodzice nas słuchali i oglądali, to gdzie znajdą informacje na temat szkoły w Krakowie i w ogóle zespołów tych szkół? Mamy dwie szkoły. Jedna nazywa się Wierchy. Jak się pisze Szkoła Wierchy, to jest szkoła dla chłopaków. I Szkoła Źródło to jest szkoła dla dziewczynek i Przedszkole Źródło. To są trzy nasze placówki, które prowadzimy w Krakowie. No i od razu strona internetowa. A w Polsce gdzie jeszcze? W Polsce, w Warszawie, w Pruszkowie, bo Warszawa duży ośrodek Józefów i Falenica. Potem mamy w Pruszkowie, w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, teraz w Bielsku powstaje ośrodek w Wadowicach też, taki kampus edukacji spersonalizowanej i są takie szkoły w Białymstoku też, które czerpią bardzo dużo z
tych doświadczeń szkół spersonalizowanych czy zróżnicowanych, ale mają też swoją charakterystykę. Ale te wszystkie szkoły, które pan wymienił, znajdują się pod jakimś jednym parasolem, pod jakimś jednym hasłem? Czy... I część szkół ma w swojej nazwie słowo Sternik. A, Sternik. Okay. W Krakowie to jest Fundacja Sternik Kraków, prawda? W Warszawie Stowarzyszenie Sternik, tam we Wrocławiu, ale no, jeżeli się popatrzy na jedną stronę, to tam zwykle znajdziemy też odnośniki do innych super. Miast, prawda? Bo my umieścimy wszystko w opisie, także tak. Wtedy można sobie poszukać, pobawić się, poczytać, bo na stronach są też teksty różne edukacji zróżnicowanej, pokazujemy, jak to działa. No, gdybyśmy chcieli poszukać dalej, to bardzo fantastyczna szkoła The Heights pod Waszyngtonem. Mhm. Też szkoła, która jest, współpracujemy z dyrektorem tej szkoły, robi wykłady dla naszych nauczycieli. To jest, no tam jest kolejka do tej szkoły, szkoła dla chłopaków od 10 roku życia do 17, taka szkoła przygotowawcza. No, jak się na tą szkołę patrzy, to takie troszeczkę jak Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Ta szkoła wygląda piękna, tam w lesie. No, ale to jest szkoła dokładnie taka jak nasze, z tutoringiem, a z takim mocnym nastawieniem na wychowanie takich ludzi samodzielnych, takich właśnie, którzy będą sobie radzić w życiu. No i szkoła dla chłopaków właśnie, The Heights. Można, no, najładniejsza strona internetowa, jaką widziałem, chyba szkolna, także też warto zobaczyć. My mamy szkołę Wierchy, a oni mają szczyty albo wierchy też, bo ta Heights to są właśnie takie szczyty, można powiedzieć, albo, tak. albo góry, wierchy, coś takiego. Okay. Piękna szkoła i naprawdę warto sobie tą szkołę zobaczyć jako przykład takiej właśnie udanej szkoły edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej. To jeszcze jakaś może literatura dla zastanawiających się rodziców? Tak, to znaczy dla zastanawiających się to może nie do końca, ale takie inspiracje, dwie książeczki mi przychodzą do głowy. Jedna książka to jest Filipa Zimbardo o męskości, o dzieci mężczyźni, chyba ta książka się nazywa. Tak, warto poczytać, bo, no, bo to jest książka o takim właśnie problemie zaniku, no można powiedzieć, tych cech męskich w społeczeństwie, tak. prawda? I to jest Filip Zimbardo, czyli człowiek niezwiązany w żadnym wypadku ani z naszymi szkołami, ani z takim myśleniem, tylko w jeden z najwybitniejszych psychologów i pisze książkę właśnie o tym, co się dzieje z mężczyznami. I druga książka to jest książka w języku angielskim, ale warto też zobaczyć, to jest Edukacyjna wojna przeciw chłopcom, Christina Hoff Summers. I to jest opis tego, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje właśnie w edukacji z chłopakami. I niestety to, co się działo wtedy, jak Christina Hoff Summers pisała tą książkę, czyli tam 30 czy 20 lat temu, no to już wchodzi nie tylko drzwiami, ale także oknami do nas. Czyli my już mamy też to, co opisuje ta autorka. Bardzo dobra książka, bardzo, bardzo też pokazuje tak, no, Christina Hoff Summers ma swojego syna i ona też trochę tam tak patrzy z perspektywy matki. To jest pani profesor, autorka książek i taka znana postać w Stanach Zjednoczonych. Zresztą gościliśmy ją tutaj na Kongresie Edukacji Zróżnicowanej w Warszawie i miała świetny wykład. No, ten wykład zaczął się właśnie od opowieści o tym, jak jej syn z klasą pojechał nad morze. Ach. I nauczycielka w pierwszym dniu zleciła opisanie swoich emocji pod wpływem zachodu słońca. Czyli dzieciaki miały wziąć zeszyty, takie 14-latkowie mieli wziąć zeszyty, poszli nad morze i dziewczęta poszły, znalazły sobie ustronne miejsca, zaczęły pisać o swoich emocjach, a chłopcy się zebrali, zapalili ognisko i spalili zeszyty. No i właśnie... Ja widzę nas tam, naprawdę. Pani profesor, Christina Hoff Summers pyta, czy oni są straszni? Barbarzyńcy. I odpowiada, barbarzyńcy? Nie, oni są chłopcami. I to jest piękne. To jest piękne. Ja bardzo miło wspominam dzieciństwo i żałuję, że właśnie nie było wokół mnie więcej osób, które by właśnie tak kierowały tym moim byciem chłopcem. No. Tutaj dużą rolę odgrywało swego czasu dobre harcerstwo. Tak. I dobrzy instruktorzy, tacy, którzy mieli autorytet i rozumieli, na czym polega to wychowanie chłopca, ale niestety no, to nie każdemu było dane, prawda? Być w dobrej drużynie czy w dobrym szczepie harcerskim. Ja byłem, jak miałem 13 lat i 14 lat, dwa razy na obozach przysposobienia obronnego, 4 tygodnie, namioty, las, ogień, petardy wybuchowe, byli żołnierze jako instruktorzy. Chochołowie?
Tak. A, znam te obozy. I to były najlepsze, co mnie spotkało i myślę, że to mogło mi sporo dać, naprawdę. Tak jest, tak naprawdę. Jest. Wiele zawdzięczam harcerstwu, tak. No. To jest to gdzieś tam same dobre wspomnienia i też dużo przyjaciół. Dużo przyjaźni harcerskich właśnie, no, do dzisiaj. Super, bardzo dziękujemy. Idealnie zdążyliśmy. Cieszymy się, że nam poświęcił pan trochę więcej czasu. Mamy nadzieję, że syn się nie obrazi, że nie przyjechał pan po niego. Mam nadzieję, że... Jak ma syn na imię? To jest Wojciech. Wojciechu, bardzo ci dziękujemy za wyrozumiałość, którą mamy nadzieję, że okażesz tacie. Dziękujemy i na pewno do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.